Dobry wieczór wszystkim. Niech gadają. I gościem dzisiejszego programu jest pan profesor Jerzy Bralczyk. Czyli ja. Czyli pan, panie profesorze. Tak. Czekają na pana. Nawet cię nie mówiłam to przed chwilą. Doczekali. Tak, się doczekali, że aż takie wzbudza pan oczekiwania. No, emocje i taką radość też, że ja będzie cieszę pan. Cieszę się, jeśli to prawda. Jeśli nie każdemu gościowi pani to mówi. Nie. I gościni. Nie, ja nie. Ja, może pana profesora rozczaruję, ale nigdy nie chciałam być gościnią, tylko. A gością? Też nie. I też, żeby to już zakończyć może ten temat, bo po łacinie ministra, to co znaczy? Służący. No to mi też nie pasuje. Ale minister to też nie lepiej. Jak, on też? Też. Służący? Też, no w końcu aha, służba. Czyli równouprawnienie. Prawda, służba. Mhm. Cieszę się, panie profesorze, że jest cieszmy pan tutaj się razem wobec dzisiaj. Tego. Panie profesorze, co było miesiąc temu dokładnie? Miesiąc temu 23 maja? A, moje urodziny były. Tak. I to okrągłe dosyć. Też nie wręczam tutaj kwiatów. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Jak rozmawia pan o wieku, to jakieś ma wrażenie robi na panu, czy... Owszem, bo mam kilka grepsów dotyczących aha, wieku. Na przykład mawiam często, że jestem z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Przez większość swojego życia nikogo nie ja znałem, kto byłby z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Bo musiałby być z pierwszej połowy XIX. Tacy ludzie już nie żyli, kiedy się urodziłem. A tak mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tak, jestem z pierwszej połowy ubiegłego wieku. No i parę jeszcze innych żartów, tym bardziej, że mam dwie daty urodzenia. Jedną aha, prawdziwą, 23 maja, a drugą formalną, którą wypisuję, kiedy wypisuję swoje dane, to jest 5 czerwca. A czemu tak? Och, po wojnie różne rzeczy się działy, trochę się spóźniono z zarejestrowaniem mojego przyjścia na świat i żeby konsekwencji tego nie ponosić, troszkę później mnie wpisano, ale ja się tym nie przejmuję, to nawet dodaję pewnej oryginalności mojej dacie, a i miejscu też. Naprawdę urodziłem się w Ciechanowie, a formalnie w metryce mam zapisane, że się urodziłem w Kobylinie. Ta miejscowość jest bardzo mała, nazywała się zresztą inaczej niż to jest w metryce, wszystko jest poplątane. Ale jakoś żyje mimo no, to żyje, wszystko. Żyje, zwłaszcza, że żyjemy w takich czasach, kiedy Amerykanie przede wszystkim mają takie metody liczenia naszych dat urodzin i naszego wieku, czyli od każdej, od tego pana wieku profesora odejmują 20 lat. No więc jak to jest 55, no to no, że tak dzisiaj to wszystko poszło. Aha, że człowiek, jesteśmy który... młodsi, tak, naprawdę. Tak. O, wolę wschodnią metodę, która dodaje 9 miesięcy bo? I w gruncie rzeczy no, od poczęcia mhm, się liczy. Liczy się od poczęcia, więc dziecko poczęte już jest nie urodzone, ale jest na świecie. Znaczy jest pan starszy. Jeśli przyjmiemy jestem tą coraz starszy i to mi wystarcza. Ale mam nadzieję, że to nie, że wiek nie jest czymś, co tak silnie determinuje. Wiek wiekiem, człowiek jakoś codziennie, budząc się, nie zauważa, że jest starszy o jeden dzień. Niezauważalnie przybywają nam dni, godziny. Oglądałam taki materiał z wizyty pana profesora ze spotkania z młodzieżą w Woodstock i to, co zwróciło moją uwagę, wtedy Zbyszek Hołdys prowadził to tak, spotkanie, tak. I to, co zwróciło moją uwagę, że kiedy pan wszedł, to ci młodzi ludzie zerwali się na równe nogi. A nie dlatego, że, bo to było parę lat temu, że wszedł dojrzały mężczyzna, tylko z takiego szacunku. A młodych ludzi jest bardzo trudno zmusić do czegoś, jeśli tego nie czują. No może. Ja częściowo to jednak wiekowi przypisuję. A mam też taki żart na temat wieku, że chciałem kiedyś zostać starcem, ale mi się nie udało. Nie zostałem staruchem, ale zostałem staruszkiem. Mhm. Proszę na mnie popatrzeć, to ja wyglądam jak staruszek, nie jak starzec. Starzec powinien być wysoki, szczupły, bardzo poważny, a ja jestem staruszkiem, którego życie podobno mogłoby być wesołe. Jak kiedyś wesołe śpiewał Michnikowski właśnie. Mhm. W staruszku jest coś poczciwego, a przy tym proszę zauważyć, że staruch ma za parę staruchę. Staruszek staruszkę, a starzec nikogo nie ma.
Nie ma takiej nazwy kobiety, która pasowałaby do starca. Młoda może być. Patrząc mogłoby na to, teoretycznie być, ale młoda też właściwie nie ma takiego określenia. Jest młodzieniec, prawda? A nie mamy młodzienki, no nie ma. Ani młodzieńczyni. Nie wiem, dlaczego to nie przeszkadza feministkom jakoś, że tego się nie znajduje tej pary dla młodzieńca i dla starca też. Nie. Czyli ustaliliśmy już, że jeśli chodzi o gościa, nie, że pan profesor jest gościem, a ja gdybym była u pana profesora, to też byłabym gościem, a nie gościnią. Tak. Tak? Ale jest pani gospodarzem czy gospodynią? I tu już możemy mieć pewne wątpliwości. Szczerze? Jest mi wszystko jedno. Jakby nie wpływa to nam poczuciem wartości. Tak, ale nie o tym będziemy gadali. Nie o tym, nie. A czy pani wie, że gadać to kiedyś był bardzo poważny czasownik? Gadać to można było o rzeczach mądrych, poważnych, głębokich. Z tobą ja gadam, co królujesz w niebie, mówi poeta. A mówić to było mówić byle co. Samo słowo mowa to oznaczało bełkot. A gadanie to zostało w zagadnieniach, w zagadkach, w odgadywaniu, to gadanie. To bardzo porządny był kiedyś czasownik, a teraz gadu-gadu mamy z tego. No może gadu-gadu, chociaż tytuł tego programu jest trochę przewrotny. Nie no bo gadają. On ma dwa znaczenia. Tak, bo albo każdy więcej, o kimś tak. coś Ani się gada, gadają, tak. A my niech róbmy, każdy gadają. Niech robi swoje. Daj jakieś przyzwolenie, tak. jakąś przestrzeń na to, żeby gadać po swojemu. No a przy tym chyba mówi się w ten sposób, że mimo, że gadają, to ja będę swoje robił. Niech gadają, a ja będę taki, jaki no właśnie jestem. O to chodziło, panie profesorze. Tak? To jest ta kropka, tak, której brakowało mi do tego. Ustaliliśmy wcześniej już, to znaczy nie musieliśmy w ogóle ustalać, że rozmowa jest piękną rzeczą. Oczywiście, mimo że zaczyna się od tego roz, co by pokazywało, że ludzie rozstają na przykład, ale też rozwijają. Rozmowa jest piękną rzeczą i ma bardzo ładne przenośnie. Na przykład mówi się, że rozmowa powinna się kleić, a jednocześnie toczyć. Czy zna pani coś takiego, co się im bardziej klei, tym bardziej toczy? No nie, przychodzi mi tylko na myśl walec, ale to chyba nie ale o to chodzi. Ale on się nie klei do niczego. A jak coś się klei, to się źle toczy. A rozmowa się klei i toczy. I się toczy. I się toczy. No tutaj w rozmowie, i to chyba nie tylko dzisiaj, ale 100 lat temu, 200 lat temu, a może 200 było trochę inaczej, zaraz powiem o co chodzi, a za kolejne 200 będzie inaczej. Na pewno będzie wyliczono, inaczej. Ale wyliczono taką rzecz, która jakby determinuje rozmowę kobiety z mężczyzną. Mhm. Otóż mężczyźni podobno w ciągu dnia, doby wypowiadają 2000 słów, a kobiety, ja trochę więcej. A kobiety 5000. I jak to teraz? Nie wierzę w takie wyliczenia. Mhm. Bardzo trudno to zmierzyć, bardzo średnie Amerykanie. Ustalić. No, Amerykanie. Kiedyś za moich młodych lat mówiło się uczonych radzieckich, którzy wszystko odkrywali, wszyscy dzięki temu różne rzeczy wiedzieli. Teraz tak mówi o uczonych amerykańskich. Ale wszystkie takie ustalenia są dla mnie wątpliwe. Jak to zbadać, nie bardzo wiadomo. Czy mężczyzna rozmawia więcej, czy kobieta? No stereotypy są, że kobieta więcej mówi. Kiedyś się uważało też, że im ktoś więcej mówi, tym mniej czyni. Że to jest odwrotnie proporcjonalne. Że jak ktoś dużo pracuje, to wtedy mniej mówi. I szanowano takich ludzi bardziej. Mówiono o takich, co dużo mówią, że jest mocny w gębie, a tak naprawdę to powinien coś zrobić. A ja uważam, że mówienie jest wspaniałą rzeczą, bo łączy ludzi. I to jest, kto wie, czy nie najważniejsza sprawa, która się między ludźmi dzieje. No ja wiem, że są inne też sprawy, które się dzieją, nawet czasami bez słów, ale jednak słowa są ważne. Ale też, i to często o tym pisali, mówili filozofowie, że cisza między dwojgiem ludzi jest sprawdzianem na to, jak są ze sobą związani, jeśli potrafią milczeć razem, ale w tej ciszy jest też, może być rozmowa bez słów. No to taka przenośnia raczej jest, to trudno powiedzieć, ale jeżeli na przykład bardzo dobrze się znamy, to czasem wystarczy spojrzenie, mruknięcie, uśmiech. Tak jak zresztą w takiej rozmowie ludzi bardzo dobrze się znających może się obyć bez słów konkretnych. Wiesz, jakoś tak tego, nie? Ale no tak tego, bo tak, bo ten, wiesz, ten, to tego.
A no tego to tak, tak, tak to jest, bo tego. No i to już jest rozmowa, chociaż ktoś, kto tego słucha, nie bardzo by potrafił wiedzieć, co to znaczy ten i tego. Trochę dialogi na cztery nogi, jak? No, dialogi na cztery nogi, które ze wzruszeniem sobie przypominam. Znakomite. Friedman i Kofta potrafili to robić z wdziękiem, po prostu. To później wyszło w książce, to już się inaczej się to czyta, niż się tego słuchało. Ale to było jedno z moich ulubionych audycji. Ta 60, prawda? Tak, ale szczególnie być może właśnie te dialogi na cztery nogi, które były, które pokazywały, jak bardzo sama rozmowa dla rozmowy. Na przykład takie grepsy też niektóre pamiętam. Tu się z panem nie zgodzę, a to przejdźmy tam. Może tam się pan zgodzi. Tutaj jeszcze trzymając się przez moment tego wątku damsko-męskiego, wisi zdjęcie Janusza Wiśniewskiego, który tak. Ma taki ładny bonot, że dla kobiety najbardziej... Znaczy największym afrodyzjakiem w mężczyźnie dla kobiety jest jego mózg. To jak mówi, jak opowiada, jak reaguje, nie wierzy. Ale to powiedział mężczyzna. Tak. Jakby to powiedziała kobieta, to prędzej by mu wierzył. No ale jednak robią na kobietach wrażenie mężczyźni, którzy słyszałem, ładnie że tak jest. Opowiadają. Słyszał pan Słyszałem, że tak jest. Takie słowa autopsja, tak? No nie, nie zupełnie. Ale no może to i prawda, ale mimo wszystko zawsze zazdrościłem tym, którzy też mieli i inne cechy przyciągające kobiety. Na przykład wysoki wzrost albo dobrą budowę ciała. No ja co prawda pocieszam się tym, że dzięki temu, że jestem mały i gruby, to jestem sympatyczny. Bo ludzie takich okrąglutkich, niedużych, to jakoś po pierwsze się ich nie boją. No bo cóż może taki zrobić, prawda? No a po drugie to takie poczciwe pewnie jest, jak takie małe i grube, okrągłe. Myślę, że kobietom podobają się, jestem pewna, mężczyźni mądrzy i mężczyźni, którzy w ten sposób imponują też kobiecie. Bo... Może. Nie wypowiadam się, bo nie jest tak, żebym się jakoś niezwykle cieszył swoimi podbojami. Też ich nie miałem i nie mogę nawet tego powiedzieć, co powiedział sobie prezydent Trzaskowski. Niestety. Że był dupiarzem, tak? A już nie powtarzajmy tego słowa. To było to nie tak. Ale oczywiście nie powtarzajmy, tylko tak się przez moment myślę o tym, czy wtedy, kiedy to tak było, czy to słowo było modne, bo ja tego słowa nie znam akurat. Nie, to ale... nie było słowo powszechnym użyciu, nie to było. Prawdopodobnie środowiskowe było. Raczej ja gdzieś to słyszałem, ale też nie jest tak, żebym je rozpoznawał. A jeszcze tak na moment, tak jak pan profesor mówił, gdzieś tam coś tam, a wtedy tego i tamtego możemy robić. Jest coś takiego, to jest skrótowa anegdota, ale ona mnie zawsze bardzo bawi, że kiedy dwóch mężczyzn rozmawia przez telefon i słyszy się, jak ten jeden mówi, no tak, dobra, no to cześć. O czym rozmawialiście? Oni mówią o II wojnie światowej. Że to jest takie bardzo skondensowane, że kobiety potrzebują opisu. To są często tak zwane sygnały fatyczne, kontaktowe, które pokazują, że ja słyszę, że rozumiem, że się zgadzam. I to podtrzymuje rozmowę. Ktoś opowiada i jeżeli słyszy z drugiej strony milczenie albo ciszę tylko, to nie jest pewien, czy to wszystko trafia. Jeżeli ja coś opowiadam, zwłaszcza coś, co nie jest powszechnie znane i tak samo interpretowane, a mój słuchacz patrzy tylko na mnie, nie kiwnie głową, nie uśmiechnie się, nie powie albo no wiesz, tak, to myśli sobie, że się spotyka raczej z niechęcią, że on się z nim nie zgadza. I dlatego też ważne, równie ważne w rozmowie jest takie potwierdzanie, kiwanie głową, patrzenie w oczy, nie uciekanie wzrokiem. Tak. Jeżeli uciekam wzrokiem, no to pewnie nie zupełnie się zgadzam albo myślę inaczej. A czy jest taki wzór, teoretycznie oczywiście, na taką dobrą rozmowę? Myślę teraz o proporcjach między wiedzą, między tym, co wiem, co chcę powiedzieć, jakimś poglądzie, przekonaniem, a emocjami, które temu przekazowi towarzyszą. To zależy od tego, w jakich jesteśmy relacjach. Wszystko od tego zależy. Zresztą tu na każde pytanie trzeba odpowiadać. To zależy. Jest tyle czynników, na szczęście zresztą. Na szczęście, bo gdybyśmy mieli taki uniwersalny wzorzec, to życie byłoby nudne. Po pierwsze, byśmy ten wzorzec stosowali. Po drugie, być może moglibyśmy osiągnąć łatwo jakiś ideał,
A przecież też nie o to chodzi. Bo co sobie cenimy? Spontaniczność, naturalność, która jest znamieniem uczciwości. A to dlaczego szczerości? Tak rzadko jesteśmy spontaniczni? Może spontaniczni nawet jesteśmy częściej, ale dlaczego nie odważamy się na to, żeby być naturalni, na przykład właśnie, w mediach? Bo się nie odważamy. Bardzo słusznie użyła pani tego słowa. Odwagi nam czasem brakuje i dlatego najczęściej tej cywilnej. I dlatego nie mówimy tak często, nie mówimy tego, co myślimy naprawdę. Bo jesteśmy w niewoli różnych, a to konwenansów, a to rytuałów, a to nawet zwykłej ludzkiej życzliwości i dobroci. Bo jeżeli ja myślę, że gdybym powiedział prawdę, to mógłbym obrazić mojego rozmówcę czy rozmówczynię, że mogłoby mu być przykro. I jesteśmy na przykład grzeczni i taktowni. Goethe powiedział kiedyś, że kto jest grzeczny, to jest fałszywy, to kłamie. Im Deutschen liegt man, wenn man höflich ist, powiedział. I to jest tak, że czasami nawet myślę sobie, że może nawet wolę grzeczność od takiej pełnej weredyckiej, by tak rzec, prawdy, która kole w oczy, zwłaszcza jak jest prosto z mostu. Taka prawda nie zawsze pomaga. Przecież nie powiem komuś, kogo nie lubię, że go nie lubię, na przykład. Albo nie powiem, że jest głupi, kiedy jest głupi. Raczej powiem mądremu, że jest głupi w jakichś okolicznościach. No bo to jest wyzwanie, to jest partner. Poza tym wtedy. Wiem, że on to dobrze zrozumie. No wiesz, głupi jesteś, no przecież dobrze się na tym znasz. Na przykład, prawda? To jest sprzecznością. Jak się na czymś zna, to nie jest głupi. Rzecz jasna. No ale takie mówienie wprost dość często po prostu sprawia przykrość. A ta przykrość jest przykra. Niedobrze, kiedy jest. To już bądźmy mili dla siebie. Bądźmy dla siebie mili, życzliwi. A co? Nie? No jak jest nieprawda, to tak dla świętego spokoju? Prawda nas nie wyzwoli tak do końca. My niekoniecznie za nią przepadamy. Jak ktoś mnie mówi, powiem ci kilka słów prawdy, to ja się tego boję od razu. Prawda bywa naga, prawda bywa bolesna. Prawda owszem, nie bywa prawdą, prawda? Czasami. I taka prawda, właśnie prawda bywa jest plotką, taka prawda. Pomówieniem, prawda? Prawda. Prawda, prawda. Prawda, prawda, prawda. A poza tym tak często już to słowo słyszymy i to tak zostało napompowane, tak jak słowo wolność, drugie słowo, którego nie lubię, bo za często je słyszę w patetycznych. Wolność, niepodległość i prawda. No i od razu mi się odechciewa. A ja się uśmiecham na taką zbitkę, którą bardzo często słyszę, a która kompletnie się zdewaluowała. Mianowicie nie ma na to naszej zgody. Bo można tak powiedzieć raz, dwa, trzy tysiące, ale potem to już nic nie znaczy. A poza tym, co to znaczy naszej? No powiedzmy czyjejś. Najczęściej uzurpacja, że my Polacy nigdy się nie zgodzimy. No i ktoś tak powie i od razu myśli, co my Polacy, ilu tych Polaków się nie zgodzi? Może 6, a może 10 milionów. Ale nawet, żeby zgodziło się ich wielu, ale jeśli to za tym nie idzie żadna siła sprawcza i to nic nie zmienia, tylko jest takim powiedzeniem, to staje się śmieszne po prostu. No, ludzie mówiący publicznie nie chcą być ważni. Ta ważność przejawia się w używaniu też... Ale ważni też... bo co? Słów ważnych. Ważni są, kiedy są sprawczy. Każdy człowiek jakąś ważność w sobie ma. I chce, żeby to była ważność też dla innych. Jeżeli o kimś się powie, że jest nieważny, że jest na przykład zerem, no tak wtedy... się mówiło kiedyś, nie? Tak się mówiło. Tam nawet przypominam sobie takie publiczne wypowiedzi na temat jednego pana, że jest zerem. No, on jest minusem chyba, zresztą nie wiem. No i to tak jest, że takie powiedzenie wprost bywa czasami znamieniem tej ważności. Jeżeli ktoś będzie sięgał po patos, to pewnie sam siebie dowartościuje w ten sposób. Tak się myśli na ogół. I dodajemy sobie tej ważności. No, ale jeżeli widać, że my sobie jej dodajemy, to już jest efekt gorszy. To jest tak jak ktoś, który mówi, że mówi prawdę. Czy pani mu bardziej wierzy? Jeżeli naprawdę, prawdę mówię, bo ja jestem uczciwy i mówię prawdę. To znaczy, zakładam, że ten, któremu wierzę, to nie chce takiej deklaracji, bo ona mi jest do niczego potrzebna. Oczywiście, to się wierzy. A tak jak mówi, to staje się to problematyczne. Ale mówi się też, panie profesorze, jesteś tym... Jest,
książki, jakie czytasz, cię określają, sposób twojego życia, tak, ale chyba owszem. Nic nas tak bardzo nie określa, nawet bez tego chyba, moim zdaniem, nic nas tak nie określa, jak język, słowa, którymi się porozumiewamy, sposób, w jakim opowiadamy o świecie. Powiedziała pani bezwzględną prawdę, bo nic nas tak nie określa. Mhm. Ale może inne rzeczy określają bardziej albo mniej, ale tak. Ale tak, bo mówimy teraz o języku, więc tutaj podkreśliłam. Tak. To, że tak akurat jak język, to nas nic nie określa, ale też język czasami jest używany spontanicznie, a czasami w sposób wyuczony. Mhm. Zna pani na pewno ludzi, którzy mówią utartymi formułami, którzy mówią szablonami, bo wierzą, że w ten właśnie sposób nic złego się nie przytrafi. Mhm. Proszę się zastanowić. Taki na przykład, człowiek bez właściwości trochę. No to też, ale na przykład dlaczego modlitwy są uczone na pamięć. Przecież można by powiedzieć, że rozmowa z istotą najwyższą, z Panem Bogiem, powinna być indywidualna. Każdy na swój sposób się powinien modlić. Tymczasem dzieci wykuwają Ojcze nasz, który się w niebie i tak dalej. Nawet nie rozumieją tego, co mówią, ale odtwarzają to, bo to jest bezpieczne. To jest bezpieczna modlitwa, tak można by Pana Boga obrazić, jakby powiedział coś inaczej. Może coś by nie wyszło. I tak samo jest na przykład w pismach. Piszę pismo, podanie piszę. No to muszę uciec w tę formułę, bo a nuż powiem coś źle. I nie załatwię tego. Wierzymy w magiczną moc utartych rytuałów. I dlatego też trudno powiedzieć, że zawsze ten język nas określa, bo jeżeli setki ludzi, tysiące ludzi powtarza te rytuały, no to wtedy ten język w tym aspekcie już ich specjalnie nie określa, no bo tak, oni czemuś ulegają. Dzień dobry się mówi. Oczywiście mógłbym powiedzieć zupełnie coś innego na początku. No hej, że hola, mógłbym na przykład powiedzieć. Byłoby prawie to oryginalne. Tak pan profesor się i powiedział, jak się spotkaliśmy tutaj. To tak powiedziałem, tak, hej, prawie że hola? Było tak, z taką coś energię. Coś powiedziałem, ale nawet nie pamiętam co. W każdym razie dzień dobry, kiedy panią zobaczyłem, wydało mi się za mało. Po prostu to dzień było... był tak miły, stał się, choć pod wieczór, że musiałem to wyrazić innymi słowy. Tak, ale jednak uciekamy w te same formuły i te nasze początkowe rozmowy, co kiedyś już wyśmiewałem, brzmią analogicznie. Cześć, słuchaj, wiesz, proszę ciebie, bo tego. I to są takie formuły, którymi strzelamy. No i czy to nas określa? No może nas jakoś... Ale kiedy nam... Bo określa nas jeszcze intonacja, akcent. Ciągle powtarzam tę wspaniałą rozmowę, której kiedyś słuchałem. Dwóch starszych panów na wsi siedzą na ławce, milczą. W końcu jeden mówi, tak to jest. Znowu milczą. I na to drugi mówi, tak bywa. Jakaż prawda głęboka w tym. Ile wątków można z tego... Ile się tylko chce. Wyciągnąć. Ale rzeczywiście, człowiek jest specyficzny w tym, co mówi. Tylko, że żeby to rozpoznać, to trzeba bardzo dobrze to znać i umieć szybko analizować. Bo nasze sposoby mówienia są też różne, pani i mój. I innych ludzi także, ale czy my możemy rozpoznać po tym, jak ktoś do mnie się zwraca, jaki on jest naprawdę? Więcej wiem o tym człowieku, słuchając jego głosu i jego intonacji. Ale jednak tu bym zrobiła taki swish and roof. Proszę zrobić. Że jednak nie jest tak do końca, bo tak do końca, że nas to nie, jakby nie możemy tego określić. Jednak ktoś nas zainteresuje. Nagle słyszymy, że ktoś opowiada o czymś, o czym myśmy sobie myśleli w sposób taki, który jest dla nas interesujący, nowy, ciekawy. I teraz pytanie, czy my rzeczywiście słuchając tego, co ktoś nam ma do powiedzenia, myślimy, jaki on jest, czy też... Co on nam mówi. Co on nam mówi. I to też jest przecież ważne, może nawet ważniejsze. I być może ten człowiek, i chyba tak częściej jest, temu człowiekowi bardziej zależy, żeby coś przekazać, niż żeby przekazać wyłącznie informacje o tym, jaki on jest. Dzisiaj, kiedy mówi się o różnych PR-ach, wizerunkach i autoprezentacjach i kreowaniu własnego wizerunku, które robią właśnie coachowie różni, to rzecz jasna na pewno bardziej zwraca uwagę na sposób
używania języka. My chcemy się autokreować. A to jest jakaś niewola, prawda? Proszę? To jest jakaś niewola. Taka autokreacja, jeżeli potrzeba. Jeżeli człowiek za bardzo o tym myśli, nawiasem mówiąc, teraz też trochę myślimy, jak wypadamy. Ja nie. Ja myślę. Bo ja jestem skoncentrowana. Ja się przyznaję, jak że pan myślę. Profesor wypada? Nie wiem, z tego co wiem, to wypada, że jako tako. Nie, dobrze, bardzo dobrze. Nie, ale to zawsze tak jest, że publicznie, kiedy mówimy, to jednak zważamy na to, żeby na przykład się nie skompromitować, prawda? Czy żeby można się skompromitować innym poglądem, czy nie wiedzą, czy głupotą? Czy... No może wiele rzeczy jest, które mogą nas kompromitować. Bardzo nie lubimy na przykład, nie lubilibyśmy, gdyby rozpoznano złe wychowanie w nas na przykład, nietaktowność. Dlatego też niektórzy w ten właśnie sposób uciekają od tego zarzutu, pokazując, manifestując, że dobre wychowanie mają za nic. Bo i to się zdarza. Ja wiem, ale tutaj taki bardzo ciekawy wątek, takie rozróżnienie, dobre zachowanie, a taktowne. Tak sobie myślę, że może bym wolała, żeby ktoś w stosunku do mnie się źle zachował, ale nie chciałabym, żeby był nietaktowny, bo to jakby pociąga za sobą dalej. To są rzeczy dalej. Podobne w sumie. Mhm. Nie, w sumie są podobne. Nasze reguły zachowania w sytuacjach komunikacyjnych, relacjach z innymi ludźmi są wypracowane przez wieki czasami. I ten takt to nie jest sprawa, która jest wrodzona, by tak rzec. Owszem, możemy powiedzieć, że taka kinderstuba to się zaczyna bardzo wcześnie. Przede wszystkim chyba jednak trzeba myśleć o rozmówcy i myśleć o nim tak, żeby ani nim nie manipulować, ani presji specjalnej nie wywierać. Bo chyba nie czuję pani, że ja wywieram jakąś presję. Tak bym chciał przynajmniej. Ale pewnie jakąś nie chcący wywieram. Ale nie czuję bo tego. Przez to, że człowiek z drugim człowiekiem jest, to już tam tego zmienia. No nie jest tak, gdyby to było... to jest piękne. To właśnie w rozmowie bywa, jest piękne. Bywa, bo pokazuje, że zależy mi na tym drugim człowieku, że jednak rozmawiam z nim. I jest to coś, co być może może jego zmienić, ale też i mnie zmienia. Bo ja temu mogę ulegać. Jest ciekawość, to jest interakcja drugiej osoby. Ciekawość. Są wspaniałe rozmowy, które jak się kończą, to człowiek, jedna z tych stron, czy też obie, zostają z takim, że czegoś się dowiedziały nowego, gdzieś pomyślały inaczej, że może tak. Mówi się dzisiaj często o skuteczności rozmowy, czyli o tym, żeby osiągnąć jakiś cel. No jednym z tych celów powinna być satysfakcja. Przyjemność. Przyjemność. A przyjemność bywa często nieoczekiwana. Ja mogę odczuwać przyjemność z kimś, kto jest bardzo gadatliwy, albo z kimś, kto jest bardzo małomówny, ale czuję się na ogół, że jakiś rodzaj porozumienia jest. Porozumienia, a nie komunikacji. To nie tylko o to chodzi, że ja tylko wymieniam informacje, ale że wymieniam też nastroje. Pytała pani o element emocjonalny. Trudno jest świadomie tę emocję pokazywać, bo ona wtedy już staje się fałszywa. Jeżeli ja chcę pokazać swoje... Znaczy, że nie jest autentyczna, już tak? Już nie. To spontaniczność, naturalność w tym przypadku jest najważniejsza. Jeżeli ja chcę komuś pokazać, że jestem smutny, i on zobaczy, że ja chcę mu pokazać, że jestem smutny. To już jest pewnego rodzaju gra też. To już jest fałsz. Po prostu trzeba być smutnym, ale to lepiej nie być smutnym, lepiej być wesołym chyba. No ja spontanicznie przerywam. Staram się nad tym pracować, ale jakby potrzeba... Ja to rozumiem, Ja też przerywam, bo zwłaszcza jeżeli ktoś ma dłuższą wypowiedź, a ja niestety miewam dłuższe wypowiedzi. Przyzwyczaiłem się do tego przez 50 kilka lat kariery zawodowej, że mam takie długie wypowiedzi, to wiem, że trzeba mi w którymś momencie wejść. Tym bardziej, że no wyobraźmy sobie, ja rozmawiam z kimś, ktoś bardzo długo mówi i ja chcę coś powiedzieć a propos. Za chwilę to już nie będzie a propos, bo on będzie mówił prawda? O czym innym. Nie a propos, tylko a propos. Oj, można i tak, tak? Zrozumiemy się, ale ja mówię a propos. To łagodnieje akurat. Pan profesor. A proposy różne są. Wiem, że jest taki, to się nie zmienia, nie chcę wnikać z jakiego powodu, bo wydaje mi się, że jestem nawet pewna, że z tej wiedzy, którą posiadam o panu profesorze, że nazywa pan pewne rzeczy po imieniu, jest rubaszny i tak dalej, i tak dalej. Jak pada hasło wulgaryzmy,
Profesor Bralczyk się wycofuje. Nie chcę. Ale co to jest właśnie? Wulgaryzmy są potrzebne. Ale przecież żyjemy w takim świecie. No, ależ oczywiście one są potrzebne, tylko bardziej będą nam potrzebne i lepiej się przydadzą, jeżeli będziemy ich używali oszczędnie. One są do użycia wtedy, kiedy inaczej już nie można. A nie kiedy jedno słowo, tak zwane normalne, jest zagubione w to tym. Przecież to zależy od człowieka. Znałem ludzi, którzy używali tych wulgaryzmów w pewien sposób, no, powiedziałbym, kiedyś się tak wyraziłem, że są ludzie, którzy smacznie przeklinają. Może za daleko się posunąłem, bo to nigdy nie jest dostatecznie smaczne, ale są takie środowiska, na przykład między innymi środowisko aktorskie. Albo medialne w ogóle, tak. Tak, medialne, które uważają, w którym się uważa, że słowa się tak wytarły, że trzeba sięgać, i to często, po te tak zwane mocne słowa. Ja nie jestem tego zdania. Nawet czasem mi to sprawia pewną przykrość, ale nie zwracam na to uwagi, no bo wiem, że to jest przyrodzony jakoś albo też w miarę naturalny dla kogoś sposób mówienia. Tyle, że mnie akurat przyjemności to nie sprawia, kiedy to słyszę, a używanie chyba też. Zdarza mi się czasami zakląć, ale rzadko, rzadko. To w emocjach. Czasem mi się wydaje, że człowiek, który tak dużo, tak często używa wulgaryzmów, to jest pewnego rodzaju inwalidą językowym, że nie potrafi tego wyrazić w sposób bardziej... Życiowym. No życiowym, właśnie, bo to się przekłada na emocje, na uczucia. Może. Na tym, jak się mówi do swojej dziewczyny, mamy, jak się opisuje świat. Ale żyjemy w takim... I to językoznawcy też przestrzegają przed tym, że te media, które w tej chwili, no, Twittery, Instagramy i tak dalej, te Instagram słowa, wszystko jest takie skondensowane niesamowicie, że my, jak tak dalej pójdzie, to my nie będziemy potrafili niedługo napisać, a potem wypowiedzieć zdania złożonego, podwójnie złożonego, no to już będzie... Niektórzy uważają, że lakoniczność jest zawsze zaletą, że mówienie i pisanie krótkie jest jędrniejsze i że czasami, albo może zawsze nawet, lepiej powiedzieć mniej, ale lepiej. Ja uważam i często daję temu wyraz, że sam proces mówienia i samo uczestniczenie w mówieniu, które zakłada wielość słów, może dawać też satysfakcję. Bardzo lubię teksty, które są rozwlekłe. Kiedy czytam na przykład, nie wiem, Tomasa Bernharda, który jedno zdanie potrafi obracać przez kilka stron, ja się tym bynajmniej nie nudzę, ale uważam, że za każdym razem to zdanie daje nam coś innego. I ten rodzaj narracji, który się tam pojawia, jest dla mnie atrakcyjny. Ale to też jest zaskakujące, znaczy to nie jest zaskakujące, ale umiłowanie pana profesora, pana Tadeusza, prawda? Pamiętam, jak powiedział mi pan kiedyś, że dwie najpiękniejsze książki, jakie w życiu pan przeczytał, takie, które zrobiły wrażenie, to jest Anna Karenina i Madame Bovary. No to, ale dlaczego? Bo to się nic nie starzeje, bo... Tak, bo... to prawda. To prawda. Książki dają nam czasami trochę złudne poczucie niemijania czasu. To, że mogę w każdej chwili wejść do salonu Rostowów, chociażby z Wojny i Pokoju, albo do Obłońskich w Annie Kareninie, i że tam się nic nie zmienia. To daje mi taką otuchę. Czasem to się zdarza w życiu. Na przykład mamy ciocię, która się nie zmienia od kilkudziesięciu lat. Ja wiem, że ona tam... Ja nie muszę u niej często być, ale wiem, że jak przyjdę, to zostanę te same ciasteczka zawsze. No niestety ja już jestem w tym wieku, że cioci się nie ma, ale no, przypominam sobie tamte czasy, że dostanę, nie wiem, herbatę z nalewką. I to jest to, do czego ja wracam, bo wiem, że jest taki stały punkt. Ale jak punkt. Pan profesor był bardzo młody, to też tak było, czy wtedy to... Może nawet bardziej. Tak? Może nawet bardziej. Tak, tak, były takie miejsca. Dlatego się wraca do domu rodzinnego. Ta piosenka Nie ma jak u mamy Młynarskiego była znakomita i wzruszająca jednocześnie. Bo człowiek, który ma dom, rodzinny dom,
to może właśnie w ten sposób do siebie ciągle wracać. A książki nam to dają, jeżeli odnajdujemy w nich swoich dawnych znajomych. I mało tego, wiemy, jak to dalej się rozwinie. Są ludzie, którzy czytają raz książkę, koniec, potem już ta książka nic im nie da. A dlaczego kobiety czytają więcej niż mężczyźni? Statystycznie. Może więcej czasu mają. O nie. Dlaczego? A dlaczego więcej piszą w tej chwili niż mężczyźni? Kiedyś no może łatwiej autorkom, im autorek było mniej niż autorów. Mhm. Dzisiaj kobiety piszące, dla kobiet zresztą. Może, wie pani, to się dzieje też z innymi rodzajami sztuki. Kiedyś bardzo trudno było znaleźć kompozycje pań, które tworzyły muzykę. No, dopiero później się to pojawiło, że mniej było malarek niż malarzy. No, tak, to sobie, no proszę sobie wyobrazić, ilu było niderlandzkich malarzy, czy włoskich, tak. A ile kobiet malowało. Niewiele. XIX wiek, a później XX to już zmienił, teraz już jest to prawie wyrównane, ale tak się składało, że ten rodzaj działalności, którą jest sztuka, na ten temat sporo zresztą pisano, był nie tyle zarezerwowany dla mężczyzn, ale uważano, że mężczyźni tutaj lepiej się sprawdzą. To nie była działalność praktyczna. Kobiety uchodziły wtedy, tak jak i później może, za osoby bardziej praktyczne, bardziej dbające o taką zabezpieczenie codzienności, co jest niezwykle ważne akurat. Poza tym, no kobiety były same przedmiotem tych wszystkich dzieł sztuki. Malowano je i komponowano dla nich i pisano o nich. Te dwie książki, o których rozmawialiśmy kiedyś, czyli Anna Karenina i pani Bowery, to są książki o kobietach i może dlatego one tak bardzo pobudzały wyobraźnię innych. Liryki, które były pisane dla kobiet i o kobietach. To wszystko pozycjonowało te płcie i wiadomo było, gdzie jest miejsce. I mnie się to wszystko akurat podobało. Może jestem w jakimś, nie jestem mizoginem z całą pewnością. W każdym razie chyba, gdybym był, to bym chyba o tym wiedział. Proszę? Nie daj Boże. No tak, no, zresztą bywało kiedyś tak, że mizogini coś osiągali właśnie przez to, przez swój mizoginizm. Ale to akurat zostawmy. I wydaje się, że ten rodzaj podziału ról, zresztą wcale nie uważam, że ten podział był z taką wyraźną dla kobiet szkodą, że ten podział ról miał pewien sens. Miał pewien sens. Ja zresztą wychowywałem się jako dziecko bardziej wśród kobiet, wśród dziewcząt. Miałem więcej chyba koleżanek niż kolegów. Może dlatego, że ten typ wrażliwości, który ja miałem, bardziej mi odpowiadał. Ja się bawiłem lalkami. No jak tu się przyznać do no właśnie tego pan profesor dzisiaj to zrobił. No, trudno mi było to powiedzieć. Ja pierwszy raz to mówię. No właśnie, ja to nie... Tak. Byłem nie tyle ale nie Barbie. Zniewieściały, ale znajdowałem pewne porozumienie. Może takie natrętne używanie, eksponowanie męskości przez chłopców było dla mnie trudniej dostępne, bo byłem no, raczej wątły, zawsze niski wśród rówieśników. Nie uprawiałem, próbowałem uprawiać sporty, ale niewiele z tego wychodziło. Raczej czytałem właśnie niż grałem w piłkę. No i tam nie miałem czego szukać w tej konkurencji, no, odpadałem. Natomiast tu, gdzie była rozmowa, czasami nawet rozmowa wzruszająca, ale to się nie przeradzało, nie miało to takiego elementu podtekstu, eksponowania tak? płci, nie, żadnego. Bo to był tylko rodzaj zainteresowań. Kiedy się budzi w człowieku płeć, no to już no, wiedziałem, kim jestem, nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, ale też no, miałem pewną traumę wynikającą z moich warunków fizycznych, niezbyt atrakcyjnych, zwłaszcza w tym okresie takich cielęcych zakochań. No to sprawiało mi pewien kłopot. I zresztą długo ten kłopot trwał. No tak, ale dwa razy pan
się żenił, prawda? No tak, więc... żeniłem się dwa razy, nie mogę powiedzieć, że to były jedyne, powiedzmy, kobiety w moim życiu w czasie młodości. No nie, no miałem sporo przygód też, ale to tak się zawsze temu trochę dziwiłem. Mhm. Mówił pan profesor o sporcie. Tak. No, jesteśmy w kanale sportowym. A zawsze byłem kibicem sportowym. No właśnie. Tak. Ale zanim jeszcze przejdziemy do... kibicem. Pierwszy raz, tak, to mnie zaskoczyło, że skąd się pan tam w ogóle wziął? Wziął się pan, zobaczył siebie na ekranie telewizora, tak? Tak, była pierwsza osoba, którą widziałem w telewizorze. Siebie. To i jak spodobał się pan sobie wtedy? Nie, oczywiście, że nie. Tak jak nigdy nie podobałem się sobie na zdjęciach. No, ale to nie o to tu chodziło, to było coś dziwnego. Ale posiadł pan dużą wiedzę, bo to był teleturniej kibiców sportowych, tak? Tak, ja się wtedy bardzo, zresztą całe życie się interesowałem sportem. Pamiętam jakieś dawne wyniki, zwłaszcza lekkoatletyką. Kiedyś to było bardzo modne. Mhm. Biegi, skoki, rzuty, to był prawdziwy sport. Mhm. No, piłka nożna oczywiście, ale najbardziej chyba lekkoatletyka. Mhm. Ale był pan takim kibicem wytonowanym, czy pełnym emocji i no i od czasu do czasu przekleństwa? Nie. Nie, przekleństw na pewno nie, ale trudno mi sobie to przypomnieć, ale emocje, które towarzyszyły na przykład wspaniałym wynikom, nie wiem, 17.03 albo 59.91 albo 73.66. No, wszyscy wiemy, jakie to były wyniki, czyje i kiedy. No, to dawało oczywiście. Radość. 8, tak, 3.12, no wiele. Ale dzisiaj tak. też są wyniki. Są wyniki, czasami wcale nie... O wiele trudniej dzisiaj pobić pewnie rekord świata. Ale jak pan patrzył, na pewno pan patrzył na polskie złotka i widział pan, jak oczywiście, te dziewczyny biegną, tak, no to... Tak. To mnie ruszało tyle tylko, że kiedy zostawałem tym kibicem, to jeszcze nie oglądałem tego w telewizji. Inaczej nie mógłbym siebie właśnie jako pierwszego postrzegać. Wtedy to były transmisje radiowe, także zresztą wyścig pokoju oczywiście, jasne. Wyścig pokoju jak najbardziej. Ale to było radio, to były wyniki, o których się czytało. A Szurkowski czy Szozda? Królak. Czyli jeszcze Szurkowski, tak, to już byłem wtedy dużym chłopcem bardzo. Znaczy dużym nigdy nie byłem, ale takim chłopcem w pewnym wieku. Ale Królak oczywiście, Królak, Wilczewski, Stasław Grabowski, Elek. No to pani nie może z tych tego to nie, ale pan mówił to o piłce, no to była miłość do ruchu Chorzów, tak? No nie wiem dlaczego, tak sobie być może postanowiłem kiedyś. Może dobrze brzmiało. Ale to była zresztą wtedy Unia akurat, kiedy ja się tym zainteresowałem. Wtedy zmieniano nazwy odgórnie. I może dlatego, że Cieślik... Ten, który strzelił dwa gole Rosjanom, no to było akurat duże przeżycie. Ten drugi człon Rosjanom zawsze podkręcał, prawda? Trochę podkręcał. I ruch Chorzów był mi bliski przez cały czas. Do tej pory, no teraz w ogóle przestałem się na jakiś czas ligo interesować, kiedy ruch tak nisko spadł. Ale już wrócił do pierwszej ligi. Nie pana widziałam kiedyś na meczu Legii? Raz byłem na Legii, ale tak to... Tak z wizytą? No, chciałem zobaczyć. I to akurat nie ruch wtedy grał. No bo już nie było, tak? Nie. Ale nie z Legią. Oczywiście był. Był w Ekstraklasie, przecież ten jego upadek. Ale na tym meczu nie. Na tym meczu nie. Ale język sportu, no to dla takiej osoby, pan ma taki noktowizor, prawda? Cały czas słyszy, widzi. Czasami śmiano się z sprawozdawców sportowych, że ich pełen emocji śmiano? Język jest... Chyba śmieją się ludzie nadal. Może nadal, ale myślę, że rozumie się to, że ten typ emocji czasami za daleko może zabrać. No, czasami to jest nawet swojego rodzaju poezja, jak Zimocha chociażby, prawda? Który był teraz w mniejszym stopniu. Ale kiedyś, jak się słuchało Ciszewskiego, nie mówiąc już o Tomaszewskim, ale Tomaszewski miał jeszcze... szczęście znać,
I to był człowiek o bardzo wyraźnym stosunku do języka, poważnym. Zresztą i miał trochę trudniej, bo na początku, ponieważ on opowiadał słowem, malował, wzbudzał emocje w radiu, gdzie wspaniale, nie było... Wspaniale opowiadał o tenisie na przykład, który zresztą w radiu uprawiał. Czy w radiu? Oboczność, tak? Oboczność. Ja jeszcze mówię czasem w radio, ale generalnie powinniśmy już to odmieniać. I starsi ludzie jeszcze czasem powiedzą w radio, w studio. Pan profesor mówi, że język sportu jest takim, gdyby go definiować, językiem, jak to pan mówi, otwartym, tak? Że on nie jest taki przypisany definicją, tam dużo się może zdarzyć w tym języku. I tak? Zdarza się, i zdarza. Czasami chce się porównać do czegoś. Te metafory, które się pojawiają w języku, czasami bardzo ryzykowne, rzecz jasna. Albo panie Turek, kończ pan ten mecz, tak? Ale czyż to nie jest prawdziwe? Piękne. Piękne i prawdziwe. No już skończ, już przecież jest 4 minuty po czasie. Znaczy tu jest tak jak z Wołominem i Pruszkowem, że są tacy kibice, którzy uważają, że na przykład mecz piłkarski to musi być podany konkretnie ten do tego, ten tak i tak dalej, a są tacy, którzy mówią, że to emocje. Komentarz to są emocje. Są też erudyci, których ja owszem szanuję, ale którzy opowiadają o każdym, mają zresztą wszystkie ściągi wzięte z Google'a chociażby, i mogą o każdym z zawodników powiedzieć bardzo dużo. I niektórym to imponuje, kiedy o jakimś, czy to piłkarzu, czy skoczku na przykład, mogą powiedzieć bardzo wiele. Zastanawiała mnie jednak pewna specjalna dyscyplina, która ma taką dużą popularność u Polaków, zawdzięczaną skoki, zresztą. Tak? Skoki narciarskie. Mhm. Przecież to nudne strasznie. No nie, no bo jednak wszyscy skaczą dalej, tak, ale ten co dalej, no który dalej. No tak, no to... ale jak to porównać na przykład z biegiem na 400 metrów? Albo na 800 metrów. No nie, no tylko rozumiem te emocje, która to może towarzyszyć w obserwowaniu, kiedy zawodnik wyprzedza innego zawodnika. Dogoni go, przegoni go, nie. A tam ten skacze, hop, ten skacze, hop. Skaczą, gdyby nie było tam tych linii, które to oznaczają, nikt by nie wiedział, jak to naprawdę jest. Owszem, to się też pojawia przy skokach w dal chociażby, bo już w skoku zwyż, kiedy strąci poprzeczkę, czy nie strąci. Jakież to emocjonujące. A tu, no tutaj może się też, przewrócić. Albo się przewróci, się, albo spadnie no, z belki. Tak, i teraz, albo... i teraz pytanie, czy kibice się tak martwią, jak się ktoś przewróci, czy też postrzegają to jako urozmaicenie. No różnie bywa. Ale sport lubię, choć nie oglądam regularnie zawodów. Kiedyś lubiłem hokej na lodzie. Wydawało mi się to dla mnie za szybko. Zwłaszcza na żywo to za tak szybko. Ten krążek. Nie widać było tego krążka. Nie widać. Ale na żywo ale też dla mnie nie widać. Ale piłka nożna trochę za duży stadion, za wielu zawodników. Niektórzy myślą, no ale nie, to się da oglądać. Baseballu tylko nie rozumiem. Nie rozumiem. Ale to jest tak ze sportami, których się nie zna, to się ich nie rozumie, prawda? Tak, a jak tak, się... Tak, jak się pozna. Grałem jednak. A te wszystkie lapsusy, slangi nie irytują pana profesora? Ja je rozumiem. Rozumiem. Rzadko mi się zdarza roześmiać czy wyśmiewać, zwłaszcza ludzi, którzy pod wpływem emocji trochę przesadzają językowo. Nie, jestem bardzo wyrozumiały pod tym względem. Sam nie ulegam aż tak bardzo emocjom, ale czy nie ulegałem kiedyś, wie pani, nie pamiętam. Pamiętam, że mój ojciec owszem ulegał, kiedy słuchaliśmy radiowych transmisji. Radiowych właśnie. Radiowych, oczywiście, radiowych. Szkoda, że nie mogą państwo tego widzieć, prawda? Tak. To jeszcze znany przedwojenny nawet. Trojanowski chyba, tak? Trojanowski. To tak mówił. No szkoda, że wielu rzeczy nie możemy widzieć, a chcemy je opisać. Chcemy sprawić, żeby ktoś... To też z nami dzielił. Z nami, właśnie, żeby z nami dzielił. Bo ludzi łączy to, co dzielą z innymi. Prawda? To wydaje się paradoksem. I też taka właśnie paradoksem. Paradoksem to dzielenie, to, co łączy. Dzielenie i łączenie. Ale widzi pani na przykład przez okno,
jakiś piękny widok. Czy nie zawoła pani kogoś, kto jest? Zobacz, zobacz, jak to wygląda. Chcemy, żeby ten ktoś też to zobaczył. I wtedy można się od razu rozwieść. Kiedy czytam... Bo ktoś, wtedy można się od razu rozwieść, bo ktoś no podchodzi nie. i mówi, no co ty tam widzisz? Czasem się to zdarza, no ale ryzyko zawsze jest. I dlatego, kiedy czytam, to czegoś mi brak. Brak mi na przykład i czasem niestety zmuszam żonę i czytam głośno. I mówię, posłuchaj, jakie to jest. Piękne, mądre, piękne to jest, poruszające. Na przykład trafne, zabawne. Dzielimy się też dowcipami, żartem. Chociaż dowcip przeżyty czy usłyszany tylko dla siebie, kiedy jest, no to cóż to jest? A trzeba dowcip komuś opowiedzieć. Mam przyjaciela bardzo, bardzo z dawnych lat. Najdłużej się chyba znamy, już koło już ze 60 lat. Zdarza się, że dzwoni do mnie i opowiada mi dowcip, który właśnie usłyszał. I ja się cieszę, bo rzeczywiście to jest dowcip, w którym to dowcipie się łączymy. I tak bywa, że chcemy się dzielić z ludźmi tym, co myślimy, tym, co widzimy, tym, co czujemy, a jeżeli obserwujemy coś emocjonującego, to tym bardziej. To jest tak, że podczas konsumpcji takich wyrazistych zdarzeń musimy być razem, ale z drugiej strony są przeszkody. Ja bardzo nie lubię tłumu. Bardzo nie lubię gęstości, zagęszczenia na małej powierzchni wielu, wielu ludzi. Dlatego tak, no byłem kilkakrotnie na dyskotekach, ale wydawało mi się to czymś okropnym. Nie do zniesienia prawie. Dlatego też tak rzadko chodziłem na mecze, chociaż byłem kibicem. To jest może klaustrofobia? Czy ja wiem, no coś w tym może być, ale ja bardzo lubię ludzi i ich bliskość, ale jednak na pewien dystans. No może a właśnie... brak dystansu to tylko dla wybranych. I też w tym kontakcie sprzyjającym rozmowie. Oczywiście tak, ale trudno rozmawiać. Tłum to już jest tylko krzyk, to już nie jest rozmowa. Nie, panie profesorze. A krzyk mnie zniewala. Ta pierwsza część z nawiązką się już prawie skończyła, ale chciałam zapytać, bo my, pan profesor ma prawie wszystkie wydania w obcych językach pana Tadeusza. My zostaliśmy w szkołach skatowani panem Tadeuszem. Czy byliśmy za młodzi na to, żeby się zachwycać pięknem i też o tą opisywać? Ja akurat chorowałem, kiedy przerabiano w szkole pana Tadeusza. I może stąd ta miłość do pana Tadeusza? No nie, bo ja wcześniej tę miłość już miałem jako dziecko. Mhm. Czytałem i uczyłem się na pamięć. A co jest takiego? Jak spotyka pan kogoś, kto w ogóle nie wie, co to jest? To ja mu mówię, przeczytaj. Najlepiej, jeżeli ktoś potrafi, ale każdy potrafi, przeczytać to fragment głośno. Nie ma chyba nikogo, kto by nie uznał, że to jest naprawdę coś prawdziwego, prawdziwa poezja. Tego się nie da powiedzieć w taki naturalny, normalny sposób. Dlaczego? Ale precyzja opisu, szczegółowość tego opisu, która niektórych razi, bogactwo słów, umiejętność pokazania czegoś z dyskretnym humorem, a jednocześnie wzruszająco. On działa na wszystkie moje emocje. I on mnie czasem, pan Tadeusz, jako tekst oczywiście, czasem mnie nawet denerwuje, jak Gerwazy na przykład. Czasem mnie wzrusza, jak Maciek Dobrzyński. Czasem mnie bawi, jak Asesor z Rejentem. Czasem pokazuje mi pewien rodzaj wzniosłości i tak dalej, jak w Księdzu Robaku. Kiedy ja to słyszę albo czytam, ale byłem na przedstawieniu, które w Teatrze Narodowym było czytaniem pana Tadeusza, co wieczór inna księga. I pamiętam, jak reagowała publiczność, jak Bonaszewski czytał, bo czytał spowiedź Robaka i jaki aplauz dostał. No to było coś tak prawdziwego. Siedział aktor na łóżku i czytał tekst. Nawet nie mówił go. A cóż to było? Zresztą, jeśli chodzi o czytanie i mówienie, to jest jeszcze inna sprawa, o której powinniśmy, no, moglibyśmy porozmawiać osobno, bo wspólne czytanie
to jest rzecz znakomita. U nas ojciec czytał Sienkiewicza przy lampie naftowej, przy której się wychowałem i uczyłem najpierw, bo nie było w naszej wsi prądu. I pamiętam, jak słuchaliśmy zgromadzeni wokół tej lampy, że co wyobrazić dzisiaj, kiedy wszystko mamy w komputerze. No a właśnie tak paradoksalnie łączy dzieli, to może my nie mamy jednak wszystkiego w tym komputerze. Mamy, na ale nie mamy. Na szczęście mamy, nie, mamy. Nie mamy. Nie mamy na szczęście człowieka. Wszystkiego nie mamy, tak jak nie mamy możliwości opowiedzenia o wszystkim. Że wiele rzeczy jest trudnych do wypowiedzenia, opowiedzenia. I to bardzo dobrze. Ale trzeba się starać. Trzeba się starać. Każdy na swój sposób niech się stara. Starać się myśleć o tym, a potem przenieść tę myśl na język, do wypowiedzieć to, co się myśli. I niech gadają. A czy nadal, jak się spotkaliśmy ostatni raz chyba, zapytałam o najpiękniejsze słowo i wtedy pan profesor powiedział źdźbło. Tak mi się wydawało. To teraz przebijemy jakimś innym słowem? Nie przebijajmy słów słowami. A jest jakieś inne jeszcze słowo, które się w tym czasie pojawiło? Jest dużo słów, które zależą od artykulacji, od wypowiedzenia, o tym, co my możemy tam włożyć w to słowo. Czasami nas zestaw dźwięków bawi, tak jak zawsze mnie bawiło słowo dziąsło. Mhm. Jakież to zabawne słowo, prawda? Ale z drugiej strony są to słowa, które nieoczekiwanie ładne. Lubię słowo perła, ale jak się zacznę zastanawiać, co ono oznacza, nie powiem, skąd się wzięło. Nie powiem, jakie jest pochodzenie tego słowa. Jakiś pewnie coś z wydalaniem? Nie. Ale w jakiś sposób można by to połączyć. Czyli z bólem jakimś, tak? Nie. Z bardzo piękną częścią ciała, zwłaszcza kobiecego. Tak? Tak. Mhm. Po grecku perła? Można znaleźć. To Małgorzata. Po łacinie. No w każdym razie są piękne słowa. To zakończmy słowem, którego pan profesor nie znosi. Nie znosi. Kiedyś nie lubiłem słów, które oznaczają coś odrażającego. No na przykład? Na przykład słowo padlina było dla mnie padlina. Wyjątkowo bo takie przykre. Też tak. Wyobrażeniowe. Takie tak, od razu tak, się tak, widzi tak. Coś gnijącego. I to wyobrażenie zapachowe, co jest jeszcze silniejsze. Bo tak jak możemy pomyśleć o czymś przykrym w dźwięku, przykrym w widoku, to przykrym smaku czy zapachu najintensywniej to chyba odczuwamy. Mm-hmm. Bardzo no co, trudno niech, się niech, przez tym niech przed tym gadają, obronić. Panie profesorze. Dziękuję za tą pierwszą część. Dziękuję. I teraz czekamy na telefony. Już słyszałam, że mamy już może telefon. Może jakieś będą. Dobry wieczór, już jest telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Karol, dzwonię z Krakowa. Jestem studentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Chciałbym zapytać się, czy studiuję na AGH-u, czy na AGH? Z góry pozdrawiam i życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękujemy. W mojej młodości mówiło się wyłącznie na AGH. Na AGH-u wskazywałoby, że mamy do tego ten stosunek trochę swobodniejszy. AGH jest naturalnym skrótem, ale my chcemy, żeby te, czy to instytucje, czy jakieś inne byty, były przez nas traktowane czasem jak rzeczy o nazwach, które się nazywają pospolite. Tak jak, więc ten AGH byłby czymś bliższym pewnie i pokazuje, że jestem z nim ściślej związany. Jeżeli studenci tej uczelni między sobą tak by mówili, ja bym ich zrozumiał, że akurat tak chcą być postrzegani. Ale jeśli chodzi o poprawność, no jednak na AGH. Na AGH. I też pan profesor, gdyby był studentem tamtej uczelni, mówiłby na AGH, tak? Nie jak na AGH. Ja bym mówił na AGH, ale gdyby w moim środowisku ten AGH pokazywał, tak jak na przykład, nie wiem, jak kibice sportowi się identyfikują ze swoim klubem, tak można się identyfikować ze swoją uczelnią, to można tak właśnie to próbować odmieniać. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czy słychać mnie? Tak.
Także witam Państwa i witam Patrzy Czas. Ja panu profesorowi chciałbym zadać pytanie. Jaki jest jego pogląd na kwestię podwójnego zaprzeczenia w języku polskim? Bo zawsze wydawało mi się to nieco absurdalne, że chociażby zdanie nic nie robię, tak, powinno raczej sugerować, że robię wszystko albo chociażby cokolwiek, a w zasadzie mówi, że nie robię nic. Jest taki ładny fragment Alicji w Krainie Czarów, a właściwie w drugiej jej części, kiedy to król pyta, czy Alicja kogoś widzi. No i ona mówi, że widzi nikogo. Tam nie ma w angielskim podwójnego zaprzeczenia. Jakiż ty masz dobry wzrok, mówi król. Ja ledwo mogę zobaczyć realne postaci, a ty widzisz nikogo. To pokazuje, że można też dostrzec nonsens właśnie w pojedynczym zaprzeczeniu. Kiedy ja nie mam, to nie mam niczego, albo nie mam nic, a nie mam to nic, bo tego nie mam, nie mogę tego mieć. Jeśli nie widzę, to niczego nie widzę, albo nic nie widzę, a nie widzę, nie powiem, że nie widzę coś. Możemy do tego mieć różny stosunek. Tak możemy powiedzieć, nic nie widzę, ale tak jak to powiedział Max bodajże w Seksmisji, powiedział, widzę ciemność. Widzieć ciemność to właśnie nic nie widzieć, ale my możemy na to popatrzeć jako z drugiej strony od podszewki. Wydaje mi się, że można obronić logiczność podwójnego przeczenia właśnie w ten sposób, że my nie mamy nic, a nie mamy to nic. No dobrze. Skoro jednak da się obronić zasadność podwójnego zaprzeczenia, czy da się obronić zasadność faktu, że w języku polskim czasownik być można zastąpić czasownikiem mieć? Tak. Znam osobę, która uczy języka polskiego kiedyś, ludzi z zagranicy i mówiła, że to bardzo ciężkie do wytłumaczenia. Kiedyś pisano, jakby nie masz już tego i tego, prawda? Czyli to coś nie istnieje. Nie masz Maryli, pisze Mickiewicz. Nie masz komu, to u Kochanowskiego i tak dalej. Więc to niemanie czy niemienie, dla mnie zawsze zadziwiające jest, że ten czasownik tak popularny nie ma tej formy rzeczownikowej. Odbyć jest bycie, a odmieć mienie? No chyba mienie właśnie, że to mienie jest, zastępuje to bycie. Jeżeli coś nie jest, to ja tego oczywiście nie mogę mieć. I tak to się łączy. Zresztą nie tylko w języku polskim. Posiadanie, istnienie, mienie i bycie są ze sobą skorelowane. Dobrze. To były moje pytania. Ja bardzo dziękuję. Pragnę tylko jeszcze pozdrowić mamę, złożyć najszczersze życzenia z okazji. Dołączam się do tych pozdrowień. Tak. Wszystkiego dobrego dla. Dziękuję. Miłego dnia, miłego wieczoru. Dziękujemy. Tutaj ludzie na Twitterze też prosili, żeby zadać pytanie, na przykład, żeby ostatecznie rozwiązać kwestię, czy mówimy na Ukrainie, czy w Ukrainie. Ta kwestia pewnie będzie rozstrzygnięta już niedługo i myślę, że zwycięży forma w Ukrainie, która jest teraz uprawiana, używana w mediach właściwie jako wyłączna. Tak pewnie będzie. Starsi ludzie przyzwyczaili się do tej formy na, którą zresztą nie tylko Ukraina ma, bo mówiło się i na Litwie, i na Łotwie, i na Białorusi, a także na przykład na Węgrzech. No właśnie, że na Węgrzech, które to Węgry nie były częścią Polski i miały swoją państwowość, więc to nie było. Jakby tak brzmi naturalnie, a w tej Ukrainie to brzmi naturalnie. No tu jeszcze się łączy z tym to, że Ukraina łączy się z tym krajem, z tą nazwą jakiegoś terenu, który gdzieś tam na skraju jest. A tak jak mówimy na Mazowszu i na Śląsku, nikt nie powie w Mazowszu i w Śląsku, bo tak oznaczaliśmy też, tak nazywaliśmy, tak mówiliśmy o częściach, a nie o całych państwach. Ale nawet jeżeli państwo jest, no to wtedy, tak jak w przypadku Węgrzech, to tradycja decydowała. Jestem zdania, że ci, którzy przyzwyczaili się bardzo do formy na Ukrainie i na Ukrainę jadę, a nie do Ukrainy. Czy w Ukrainę? Tak, czy do Ukrainy, tak. Więc ci, którzy są po prostu starsi tak się, i którzy nie łączą tego z wyobrażeniem jakiejś zależności czy braku państwowości, to niech dalej tak mówią, bo trudno jest język swój własny zmieniać. Ale
Jestem też za tym, żeby ci, którym jest wszystko jedno, używali formy w Ukrainie, do Ukrainy i żeby media to konsekwentnie stosowały. Młodzi ludzie po jakimś czasie będą już tylko mówili w Ukrainie i do Ukrainy. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie? Tak. Słychać. Cezary z Wielkopolski dzwoni a propos tych dzielnic. No, chciałbym powiedzieć jak najszybciej, jak najprościej, bo sam pan powiedział, że ci, którzy mówią mało, mówią dobrze. Po pierwsze, pozdrowienia z Wielkopolski. Po drugie, chciałbym się pochwalić, że przeczytałem pana Tadeusza i pan profesor to potwierdzi. Zacytuję dwa słowa. Ptactwo i kukuruza. Tak, no tak jest, jest to. Odstępstwa, które wynikały z tej regionalnej polszczyzny Mickiewicza, mnie tylko cieszą, tak. Kukuruza rymuje się też z arbuzem, gdzie niegdzie otyłego widać brzuch arbuza. I to, tak, tam jest właśnie, że złotą kitę kukuruza. Tak, to były regionalne odmiany nazw, zwłaszcza w nazwach jest bardzo dużo specjalności takich regionalnych tak. Mickiewicza. I to mnie tylko cieszy, że są tam te odmiany, te pokazujące prawdziwy, bliski stosunek do tych roślin. Roślinność w panu Tadeuszu to jest, zasługuje i zresztą doczekała się bardzo obfitych opisów. Mam kilka książek poświęconych światu roślinnemu w panu Tadeuszu, gdzie te wszystkie oboczności czy specyficzności językowe są przypominane. Jeżeli pan profesor pozwoli, to ja chciałbym zwrócić uwagę na inną nowomowę, nie tą, którą pan zaznaczył, na Ukrainę, z Ukrainy, w Ukrainie. Dziennikarze się mylą, wprowadzają politycy, mówią różnie, czasami się sami poprawiają i tak dalej. Natomiast bardziej mnie denerwuje, jako świadomego użytkownika języka polskiego, akcentowanie. Pan profesor będzie musiał mi to przyznać rację, to akcentowanie, które przeniosło się z drugiej sylaby od końca na jakąkolwiek, na trzecią, na pierwszą. Na pierwszą na bardzo trzecią. Często, kiedy chcemy tak właśnie coś podkreślić. Podkreślamy wiele wyrazów, żeby były dobitniejsze. No tak, to tak. Jeżeli ma pan jeszcze jakąś moc sprawczą, zaapelować do dziennikarzy, którzy powinni mówić. Apeluję się do nich od kilkudziesięciu lat i myślę, że trzeba będzie uznać, że jeżeli ktoś chce podkreślić, to będzie w taki właśnie sposób wypowiadał te wyrazy. No, ale nieszczęśnie będzie to. No, niektórych to razi, jak pana, czy trochę mnie też. A inni się do tego przyzwyczajają. A inni tego nie słyszą. A jeszcze są tacy, którzy nie słyszą. A gratuluję, że pan to słyszy. I no, a ile pan ma lat? Jestem po 40 już. No to bardzo młody wiek. Młody wiek naprawdę, a w głosem jest pan jeszcze młodszy. Tak, tak gdzieś 32, prawda, panie profesorze? 29. No. Niech pan wie, że to i się cieszy z tego. Super, ale ja mam ostatnie pytanie. Ja przepraszam pana profesora, ale ja zapomniałem swojej pani profesor zapytać. Czy mam jeszcze możliwość zadać takie no, specjalistyczne pytanie, jeśli proszę. Chodzi o fonetykę? Mhm. No. Tak, proszę zadawać. Proszę, tak. Proszę pana, ja zapomniałem zapytać właśnie, więc a niestety moja pani profesor już zmarła. Ja mam takie jedno pytanie. Czy jest jakaś reguła, bo akurat tego nie mogę znaleźć nigdy, czy jest jakaś reguła, mówiąca o tym, że niektóre głoski dźwięczne uwsteczniają i ubezwieczniają wstecznie, a niektóre udźwięczniają. Już daję przykład. Wyraz kwiat, dźwięczna głoska W staje się bezdźwięczną. Choć to zależy od artykulacji. Ja na przykład mówię kwiat i tamto W jest trochę dźwięczniejsze. Świat, wyrazie, a nie świat. Tak, natomiast w wyrazie prośba jest coś innego. To by dźwięczne tak. Udźwięczniło eś.
Tak. No, tak jest. To są, to się nazywa perseweracja i antycypacja. I to trochę jest zależne od spraw słowotwórczych, ale na dobrą sprawę wypowiedzenie prośba by zdecydowanie odsemantyzowywało to. No, czy klechta na przykład zamiast klechda, ten, to udźwięcznienie poprzedzające i w tej chwili no jest już nie do cofnięcia. A to działa w obie strony, no tak to jest. Antycypacja, aha, okay, czyli wyprzedzanie i perseweracja, czyli cofanie. Oba te zjawiska są dla fonetyki charakterystyczne. To poczytam sobie w takim razie. Dziękuję uprzejmie, życzę miłego wieczoru. Pozdrowienia z Wielkopolski. No, dziękujemy. A propos Wielkopolska, było też takie pytanie, tak jak Niemcy mają Hochdeutsch, prawda? I to tak, łatwo się uczyć niemieckiego od kogoś, kto mówi Hochdeutschem, czyli takim tak, językiem bez takich dialektów naleciałości. Neutralnym. W Polsce jaki język, jaki region Pani, Polski jest takim dzisiaj neutralnym? Można powiedzieć, że przez to, że migrowali ludzie, mówi się, że tak zwane nowsze tereny, które zajmowali Polacy, przesiedlając się na przykład ze wschodu na zachód, tam wytworzyły się takie zwyczaje. Czasem ludzie przenosili się razem z językiem. I najpierw we Wrocławiu można było dużo wschodniego lwowskiego zaśpiewu usłyszeć. Ale po jakimś czasie tam właśnie, czy to w Mazurach, czy to w ziemi lubuskiej, czy na Pomorzu Zachodnim, czy na Śląsku Dolnym, zaczęła funkcjonować taka mowa wypośrodkowana, bez tych cech charakterystycznych. I to można mówić wtedy o tym języku najbardziej ogólnopolskim, bo ten język znany z mediów nie miał konkurencji na dobrą sprawę. A tu no to są takie dzielnice, które mogą się mówić językami, które są bardziej atrakcyjne czy mniej. A w mediach jakim językiem mówią? Ogólnym. Ogólnym? To się nazywa język ogólny. Tak. Ten język ogólny nie jest, jest raczej pozbawiony cech dialektalnych. Zresztą przez kilkadziesiąt lat u nas oduczano młodych ludzi w szkole. Jeżeli ktoś mówił gwarą, to raczej to potępiano. Dopiero później, stosunkowo niedawno, zaczęto kibicować takim specjalnym sposobom mówienia. Zaczęto używać to dialektu śląskiego, którym się nawet niektórzy wypowiadają, że to jest osobny język, czy dialektu małopolskiego, powiedzmy podhalańskiego, że to też piękne, że można tu coś znaleźć. Te dialekty miejskie zaczęto też podkreślać te specjalne słownictwo, które się tam dla Poznania czy dla Krakowa wydało charakterystyczne. Ja lubię te odmienności, bo to pokazuje coś specyficznego. No, ale młodym ludziom pewnie nie zawsze zależy na tym, żeby ich rozpoznawać. No nie, bo raczej to jest konsolidacja innego języka. Wciąż jeszcze. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Małgorzato, dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry wieczór. Jędrzej Zezgiela z tej strony. Ja mam takie pytanie, bo myśmy dzisiaj z kolegą z pracy mieli zagwozdkę pewną. Co pani? Zagwozdkę. Panowie mieli? Zagwozdkę. Coś panu zagwoździło. No. Tak. Otóż tak. Mówimy tak, że coś jest podwójnego, czyli że jest podwójny, potrójny, poczwórny. I co dalej? I co dalej? Czy jest popiątny i poszóstny? No poszóstny tak, jeszcze notowano. Ale notowano poszóstny. No, kareta była z szóstką koni na przykład. I to są zanotowane poszóstne, a popiątny nie akurat. Siódmy już nie. Siódmego już nie było. Posiódmny już być może ktoś kiedyś tak mówił, ale w tekstach tego nie mamy. Poczwórny jest najdalej. A co z tym popiątnym zrobić? No, rzadko potrzebujemy tej, ale tej formy. Potrzebowali? No to byłby popiątny. Pewnie w mowie się to pojawiło czasami.
ale w zapisie poszustny jeszcze był. No bo szóstka, to tak łatwiej sobie to wyobrazić. Piątka koni to trochę w karocy nawet nie byłoby to wygodne, a sześć może bardzo, może być. To tak jest, że mówi się po wtóre, po czwarte, po piąte, po szóste, po siódme, po ósme. To się mówi i to można dawać dalej, ale na przykład mamy półtora, czyli 1,5, pół drugiego, pół wtorego, pół trzecia jeszcze było, pół czwarta było. A po piąte już nie było, bo rzadko się mówi o czymś, czego było 4,5, prawda? Język ma regularne formy, czasami do pewnej tylko miary, a dalej się już tego nie robi. My jesteśmy pierwsi, drudzy są drudzy. Potem są trzeci, to akurat tak samo jak w liczbie pojedynczej. Są jeszcze czwarci. A o piątych już się rzadziej słyszę. My byliśmy piąci na przykład, a tamci byli szóści, a siódmi już raczej nie. Już raczej nie, bo język nie potrzebuje takich akurat miar. Ale gdyby był taki zwyczaj na przykład, że liczyłoby się, którzy byli ludzie, na przykład zespoły, no, para jest, my byliśmy siódmi, a my byliśmy jedenaści. Dałoby się. No dałoby się, ale dałoby raczej się, zajęliśmy siedemnaste tam, czy jedenaste miejsce, tak? Tak. Ja z kimś zająłem jedenaste miejsce wspólnie. Byliśmy jedenaści. Czy jeszcze ma pan jakiś... pytanie? Nie, na ten moment. Dziękuję bardzo w każdym razie. Każda wątpliwość mnie cieszy, zwłaszcza ta, na którą mogę odpowiedzieć. Przypomniał mi się mój program, który przez 11 lat prowadziłem w telewizji w Polonia, gdzie odpowiadałem na żywo na takie pytania. Siedziałem za biurkiem i odpowiadałem. I ciekawość ludzi była. Była, ale potem się okazało, że jestem za stary. To było jakieś 20 lat temu i już zabrano mi ten program. No ale trudno, nie ma. Mamy kolejny telefon. Tak, słucham. Dobry wieczór. Mam pytanie odnośnie kresowych tradycji polszczyzny. Mianowicie, jeżeli po II wojnie światowej tak wiele kresowiaków lądowało na ziemiach odzyskanych, dlaczego na tych terenach nie utrzymały się te tradycje? W postaci na przykład przedniejęzykowego L. No cóż, inne otoczenie, zresztą to nie było tak, że były przenoszone całe społeczności zwarte, sprawiały, że ludzie zaczynali się asymilować. Z drugiej strony szkoła też zrobiła bardzo wiele. Czasem się jeszcze do tego wraca. Ja na przykład mam dźwięczne H, ale nie zawsze je miałem. Aha. Nauczyłem się go później i dlatego piję herbatę, a nie herbatę. I to dla mnie jest ważne, żeby to H. Widzę tę specyficzność jako istotną. Przedniojęzykowo-zębowe L jest trudne w artykulacji. Przez jakiś czas w teatrze dało się to usłyszeć, ale dzisiaj nie jestem pewien, czy ktoś w Polsce tego może używać. W polszczyźnie na Litwie, w Litwie powiedzmy, to jeszcze się daje czasem słyszeć. I jest to oczywiście bardzo atrakcyjne fonetycznie. Ja teraz próbowałem to powiedzieć tak, jak tam się mówi. To robi silne wrażenie, zwłaszcza kiedy się słyszy śpiew. To tak odpowiem trochę nie na temat, jak się słyszy pod ostrą bramą na przykład śpiewających Polaków z tymi wszystkimi cechami, jest naprawdę wzruszające. To jest zresztą piękna odmiana polszczyzny. No jest jakaś ciągłość, prawda? Tak, jakaś tak, przynależność. Tak, trudności artykulacyjne to się wyrównuje wszystko. Ł jest nawet dla niektórych trudne, zwłaszcza dla cudzoziemców, albo byłoby już bardzo, bardzo. Czuje się pan usatysfakcjonowany? Tak, mógłbym mieć jeszcze jedno pytanko. Mhm. Tak, prosimy. To już bardziej może z zakresu historii literatury, jeżeli mogę. Mianowicie przyjęło się u nas, że to romantyzm jest tym szczytowym osiągnięciem polskiej literatury, ale czy nie lepiej byłoby, a właściwie niewłaściwie nie byłoby uznawać za ten szczyt i właściwie najwybitniejszego artystę polskiego, jeżeli chodzi o literaturę, najlepszego pisarza
Jana Kochanowskiego, który jednak przed sobą... Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i wydawało mi się zawsze niezwykle dziwne, że ten genialny poeta nie jest tak powszechnie uznawany za to właśnie, kim był. Jan Kochanowski spotkał nas nieoczekiwanie. Można powiedzieć, że nie wiem, czy zasługiwaliśmy na niego. To był wspaniały poeta. Trudno mówić o szczytowych osiągnięciach, wie pan, bo zawsze to jest problematyczne, kiedy próbujemy jakieś rankingi tutaj stosować. Natomiast to, że ni stąd, ni zowąd w naszej literaturze pojawił się ktoś, kto miał i tak bogate słownictwo, i taką umiejętność postrzegania, i taką umiejętność też formułowania tekstu poetyckiego. Punkt, tak. Tak. Proszę wyobrazić, ja Kochanowskiego czytam do dzisiaj, tak, z wolnej woli. To był wspaniały poeta. Ale znów to jest kwestia trochę emocji, trochę takiego uznania, zawsze arbitralnego poniekąd, no bo dlaczego? Ja jestem, moim mistrzem jest oczywiście Mickiewicz. Też było to coś nieoczekiwanego. A czy romantyzm był najwyższym osiągnięciem polskiego języka? Wcale nie jestem pewien. I chciałbym sądzić, że ten język się wciąż rozwija i że jeszcze to, co najlepsze, ma przed sobą. Także literatura. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź i dobrego wieczoru. Dziękuję. Ukrainy, było tak. Też takie pytanie, czy sądzi pan profesor, że tak jak wrzucamy bardzo często angielskie słowa, prawda, i tak lubimy po angielsku tak trochę, żeby było, że jesteśmy, no ale jest tak. Czasem dlatego, że nie wiemy, jak to nazwać po polsku. Mhm. Są słowa, które są angielskie i dobrze się sprawdzają w nazywaniu kawałków świata. Ale było takie pytanie. Czy to, że w tej chwili w Polsce jest powiedzmy 3 miliony, 4 miliony Ukraińców, czy to też spowoduje, że zrobi się taka moda, być może wśród młodych ludzi, że zaczną posługiwać się tak. Znaczy nie może mówić po ukraińsku, ale korzystać z niektórych określeń, które zazwyczaj nowe słowa pojawiają się wtedy, kiedy pojawiają się nowe pojęcia albo nowe rzeczy. Mhm. Jeżeli by Ukraińcy ze sobą przynosili to, co by wchodziło w skład polskiej kultury, jeżeli pewne wynalazki czy przedmioty, których myśmy nie znali, czy pewne zwyczaje, których też nie obserwowaliśmy, przychodziły razem z Ukraińcami, to pewnie te słowa byłyby potrzebne. Na przykład tak się często dzieje z nazwami potraw, które się pojawiają i to imigranci czasami przywożą, tak jak w Stanach Zjednoczonych można spotkać słowa typu kiełbasa chociażby. I to są te zapożyczenia, które są naturalne, bo to jest coś nowego. Ale no, poczekajmy, czy coś takiego się pojawi. Osobiście nie uważam, żeby tego było dużo. Zresztą tu obserwujemy może nie najlepsze też zjawisko pewnego hierarchizowania, że z Zachodu przychodziły inne słowa różnych sfer. Mhm. Na przykład naszą duchowość najpierw określał język czeski, który chodził za piękniejszy. Cała sfera religijna. Mhm. Ekonomię i praktyczne życie, język niemiecki. Potem były inne wpływy także, jak język francuski. Przez cały czas także łacina, która była językiem sfer wykształconych. Angielski zaczął się dopiero w XX praktycznie wieku. Mhm. Tak, i tam się najpierw sport, potem inne jeszcze dziedziny zaczęły anglicyzować, a ponieważ wiele wynalazków i innych. No to są zresztą rzeczy dość oczywiste. Ale ja nie widzę tego ani jako zagrożenia, ani jako nadziei. Nie sądzę, żeby to... Nie, no raczej było to formułowane jako nadzieja, jakoś coś dobrego takiego, tak. W takiej solidarnościowej jakby... No, możemy od czasu do czasu, ale poza tym... No nie ma ruskich pierogów, tylko są ukraińskie już. No. To zależy. Ja jednak tutaj byłbym konsekwentny i tutaj ideologii bym nie mieszał, tym bardziej, że bardzo dobre ruskie pierogi robię. Jak pan profesor już tego dotknął, to jaki jest stosunek pana profesora do tego, żeby na przykład nie grać Czajkowskiego?
Bardzo niedobry, bardzo akurat lubię Czajkowskiego. To był jeden z najwybitniejszych kompozytorów. A poza tym twórca bardzo wielu przebojów. Przecież ile z tej muzyki, to jest muzyka popularna. No ale przy tej poprawności politycznej. Nie. To nie powinniśmy tego przenosić. Powinniśmy wydawać tą Stoja i Gogola. Gogol słuchać Rachmaninowa. Tak. Ależ oczywiście, że tak. Następny jestem telefon. Zdecydowany. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będę miał dwa pytania do pana profesora. Pierwsze, krótkie. Mianowicie, często przeglądając artykuły sportowe, natrafiam na informacje o kontuzji jakiegoś zawodnika. Kiedy klikam ten artykuł i zaczynam go czytać, dowiaduję się, że jest to uraz wykluczający na maksymalnie kilka dni. I w związku z tym się czuję trochę oszukany przez to słowa kontuzja. Czy słusznie czuję to oburzenie i nie lepszym słowem do opisywania tego był właśnie uraz? No, myślę, że słowo kontuzja do tego stopnia, że to jest pochodzenia łacińskiego. I takich łacińskich słów w każdym języku jest mnóstwo. I wydaje mi się, że do tego stopnia już zostało przyswojone, że jako charakterystyczne dla środowiska sportowego zupełnie dobrze w polszczyźnie brzmi. I nie eliminowałbym go z polszczyzny. Może być mała kontuzja. Może być niewielka kontuzja, krótkotrwała. O małej nie mówimy często, ale niewielka, tak, spotykamy takie konteksty. Ale kontuzyjki nie ma, nie zdrabniamy kontuzji jeszcze. Tak? Było jeszcze drugie pytanie, ale może chciała pani powiedzieć. Nie, to, że to słowo kontuzyjki to jakoś mi się tak z czymś innym kojarzy, tak. Proszę, słuchamy. Pan profesor jest całe życie w zasadzie, albo większość życia związany ze środowiskiem akademickim. W związku z czym chciałem zapytać, jak ocenia pan poziom polskich uczelni na tle Europy być może? Czy jest pan zadowolony z tego poziomu, czy nie jest on odpowiedni? Zadowolenie rzadko bywa twórcze. I człowiek powinien być raczej niezadowolony, bo to go pobudza do różnych działań także. Tak jak trudno być zadowolonym ze swojego, środowiska, satysfakcję może dawać. Cieszyć się z sukcesami środowiska to zupełnie naturalne. Ale dobrze byłoby, gdybyśmy mieli w sobie pewne ambicje do równania. No jak dobrze wiemy, polskie uczelnie nie lokują się w tych wysokich rejonach i rejestrach, no bo w rankingach zajmują odległe miejsca. W czwartej setce to już bardzo dobrze, a tak w piątej, szóstej na ogół. A biorąc pod uwagę początki, no, uniwersytetów w ogóle w Europie, Kraków był dość wcześnie, ale i tak Padwa czy Bolonia były wcześniej, czy Praga, czy różne niemieckie uczelnie. No ale nie uczelnie. Trzecia setka. A zwłaszcza nie piąta. A zwłaszcza niestety. Nie piąta. Nie jestem zadowolony, a poza tym doceniam jednak sukcesy indywidualne i sukcesy w pewnych dyscyplinach. Trudno mówić jest o sukcesach na przykład, czy o porównywaniu sukcesów polonistycznych. Wiadomo, że moja dziedzina, czyli polonistyka, w Polsce jest najlepiej uprawiana. I to akurat mnie cieszy. To tak jak pytają mnie czasem, czy Polacy mówią dobrze po polsku. Mówią? Najlepiej po polsku mówią Polacy. Po polsku. I cieszmy się z tego. Czyli tu powinno być zadane pytanie, czy gramatycznie na przykład, tak? No to też nie powinno być zadane to pytanie akurat, bo tu trudno bardzo porównywać. Mm-hmm. Polszczyzna jest językiem trudnym, ale wcale nie najtrudniejszym, jak się sądzi. No pan zadał pytanie takie trochę dotyczące także prestiżu, bo dość często nasze osiągnięcia i ich popularność na świecie, czy też niepopularność, bierze się z pewnej hermetyczności języka właśnie. Bardzo interesujące były polskie szkoły historyczne chociażby,
czyli historii idei. Uważam, że polscy socjologowie i psychologowie zwłaszcza mają wielkie osiągnięcia, ale to często się już umiędzynarodawia. Bardzo dużo zresztą, i to trzeba tu w tym kontekście też powiedzieć, polskich uczonych pracuje na obcych uniwersytetach, na obcych uczelniach. I jak się tak gdzieś człowiek znajdzie na obcym uniwersytecie, to nagle się okazuje, ilu tam Polaków, fizyków czy matematyków jest. Informatyków. I to informatyków oczywiście. Lekarzy. Tak. I to sprawia, że polskie uczelnie może nie najlepiej nie przędą, jak to się mówiło. Że nie zatrzymują. Ale taki. Polscy uczeni osiągają znaczne sukcesy. Jeszcze ma pan jakieś pytanie, czy to... Nie ma. Chyba pan się rozłączył. Nie mamy już pana. Czy pan profesor powiedział, że rosół to nie zupa? A nie wiem. Być może by się bo ktoś to zdarzyło. Tak, ktoś tak dzisiaj napisał, żeby zapytać, dlaczego rosół to nie zupa. Rosół, można powiedzieć, jest matką wszystkich zup. Od rosołu się wszystko zaczyna, ale nie wiem, czy kończy. Na rosole? Mhm. Nie, chyba nie. Chociaż rosół sam w sobie jest zupą bardzo smaczną. Ale w języku to rzadko. W rubryce zupy, w jadłospisach, oczywiście rosół pani znajdzie, prawda? Mhm. A jaka dzisiaj zupa? Rosół będzie dobrą odpowiedzią także. Ale często myślimy, że rosół jest tak specyficzną zupą, że prawie nie. Że prawie nie zupą. Nad zupą. Może nad zupą. Nad zupą, pod zupą. Nie, pod zupą, nie, nad zupą. Pod zupą, bo jest półproduktem do zupy też. Nie, rosół jest niezwykle smaczną. Królowa zupa. Smaczną. Mamy zupą. Telefon następny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adrian z Warszawy, kłaniam się. Ja chciałbym do pana profesora zadać dwa pytania. Pierwsze prawdopodobnie wynika z tego, że nie śledzę za bardzo pana profesora w jakichś mediach. Nie miałem okazji za bardzo wcześniej spotkać się z wypowiedziami pana profesora. Natomiast to, co mnie interesuje, to pana podejście do wulgaryzmu. Wiem, że one kiedyś były takie nacechowane bardzo negatywnie, natomiast dzisiaj jako osoba 28-letnia mogę powiedzieć, że one są dosyć popularne i bardzo obecne w życiu. Wręcz ja osobiście czasem mam takie wrażenie, że one ubarwiają wypowiedzi i są też takim elementem humorystycznym. Stąd też chciałbym poznać pana profesora podejście. No cóż, one mają wywoływać wrażenie, są po to używane. Ludzie są tacy, którzy lubią być pobudzani i te wrażenia odczuwać, ale są też tacy, którzy wolą łagodniejszą percepcję rzeczywistości. Wierzę w to i uważam, że są ludzie, którym wulgaryzmy są bardzo potrzebne. Czasem dlatego, że silniej przeżywają świat, a czasem dlatego, że nie mają odpowiednich słów, że są po części upośledzeni językowo i muszą szukać w tych wulgaryzmach, które tak często mają znaczenie bardzo ogólne, zwłaszcza jeżeli dodamy do nich przedrostki, prawda? I można wtedy komuś przy... albo coś prze, albo kogoś wy, albo prawda? Od. Albo od, i tak dalej, i tak dalej. I to wiele rzeczy załatwia. Także jest wiele powodów, dla których się używa wulgaryzmów. Jeżeli ten podstawowy powód, czyli wywoływanie wrażenia i wyrażanie jakichś emocji jest ważny, to powinniśmy oszczędzać te wulgaryzmy i używać ich tylko wtedy, kiedy są konieczne, tak jak już powiedziałem. A rzadko jest, ja rzadko odczuwam konieczność użycia wulgaryzmu. Zdarza mi się czasem, ale... No, ale wtedy... na stadionie to już dzisiaj nie jest sędzia kalosz, tylko sędzia... Co innego. Kto inny, to tak. Zresztą jest też dziwne, że akurat wulgaryzmy to są często nazwy różnych bardzo przyjemnych rzeczy. Tak? No ale ja ludzie są też dorośli, panie profesorze. No czasami może co? Właśnie to no, ale oddaje... po co akurat te miłe czynności znaczy, mówimy o seksie, nazywać? Tak? No głównie, głównie. Dlaczego akurat to ma być przezwiskiem kogoś, ta część ciała, która dostarcza tyle satysfakcji człowiekowi? I jeszcze miał pan jedno pytanie? Tak, i drugie pytanie, tutaj było poruszany temat twórczości Czajkowskiego.
Ja też jako nowy przedstawiciel prawdopodobnie młodego pokolenia obserwuję bardzo dużo tak zwanej nowej szkoły, nie stylu, jeżeli chodzi o taką muzykę popularną, popową czy też hip-hopową, wał jak wał. I tutaj chciałbym się zapytać pana profesora, czy pan profesor ma z taką muzyką styczność, czy ją śledzi i jak ewentualnie mógłby zaopiniować właśnie język, który jest używany w takiej muzyce. Na przykład w rapie czy w hip-hopie? No, tak, ale takim bardzo nowym. Bardzo jakim? Jakim, bo nie usłyszeliśmy. Bardzo nowym, takim, który na przestrzeni... Bardzo młodym. No to ja nie znam tego bardzo młodego, bo ja jestem bardzo stary. Ale to, co znam, czasem mnie wydaje się bardzo atrakcyjne. W ogóle podziwiam hip-hopowców za umiejętność takiego spontanicznego sklejania tekstu. Zresztą przypomina mi to dawne improwizacje chociażby romantyków, którzy też może nie były to bitwy hip-hopowe, jak teraz bywają, czy walki, ale to były też takie konkursy na najlepszą spontaniczną improwizację. Nie, lubię to, ale rzadko konsumuję, rzadko mam możliwość śledzenia. Super, dziękuję bardzo za odpowiedź i życzę udanego wieczoru. Dziękuję bardzo. Wszyscy nam życzą dobrego wieczoru. No tak, wieczoru czy wieczora. No jednak wieczoru w tym przypadku, chociaż forma wieczora także istnieje. I mówimy do wieczora, rozstajemy się do wieczora, a nie do wieczoru, prawda? Jeżeli ten wieczór ma być jakiś charakterystyczny, na przykład kawalerski, to już będzie wieczoru wtedy oczywiście. A taki typowo czasowy to może być do wieczora. Od rana do wieczora, prawda? I od wieczora do rana. Nie żałuje pan profesor, że nie został aktorem? Trochę tak, trochę żałuję, oczywiście. No ale nie wyszło mi, próbowałem kiedyś. Ale gdzie indziej wyszło? To chyba z naddatkiem. Gdzie indziej wyszło, że zostałem tam właśnie aktorem. Po części jestem, no bo w końcu ktoś, kto publicznie mówi, tylko tym się różnię, że własnym tekstem. No właśnie, bo takie mówienie o języku wcale nie musi być atrakcyjne. Ono może być mądre, no może. Jest tam racja, logiczne, ale nie musi, ale raczej jak ci słyszy językoznawca, a nie każdy jest Bralczykiem. Ale wyobraziłem sobie, że każdy jest Bralczykiem. Jakie to ciekawe by było, nie? No nie, bo powiedział pan na początku, panie profesorze, żebyśmy byli tacy sami, to nie byłoby ciekawe. Nigdy czegoś takiego nie wyobrażałem sobie do końca, ale teraz próbuję i mogłoby to być ciekawe jednak. Znaczy wychodzimy stąd i tu Bralczyk wszędzie, i tam Bralczyk. Nawet tu siedzi Bralczyk. Ja też Bralczyk. No ja to przyjmuję jako komplement. No właśnie, nie, jako komplement czy za komplement? Biorę to Biorę to, wziął to za coś, albo jako. Jako jest lepsze, bo wziąć za coś, to wtedy to tym nie było akurat. Wziął go za kogoś innego, prawda? Wziął go za bohatera, czyli nie był bohaterem, ale traktował go jako bohatera, był bohaterem, prawda? Tak, zastanawiam czyli się, to za jest jednak że jednak jest nie tak wiele Bralczyków, czy, bo zastanawiam się zawsze, że osoby, znaczy, na przykład liczebniki, prawda, półtorej roku. Jak ja słyszę półtorej roku... A wie pani, a że myślę, brzmi, że to się bierze to... stąd, że kiedyś potępiano nas za mówienie półtora godziny. I wydawało się, był taki moment, że to półtora ogarnie wszystko i będziemy mówili i półtora roku, i półtora minuty. I wtedy krytykowano to. Nie, mówi się półtorej. Tak bardzo, że z powodu takiej hiperpoprawności zaczęto mówić myślę, że to nie półtorej jest. Roku. Nie, to ja nie tak, to tak, myślę, tak, że... Tak, zapewne albo było. Te kino? A, te kino jest wyrównaniem, no bo wszystko jest te, które, moje, a twoje, a o jest bardzo rzadkie. Tylko to i tamto ma o, i jeszcze owo ma o. Z tej grupy zaimków. A zrobiłem se? To i skrót. Tak mówią aktorzy, tak mówią dziennikarze. Skrót jest, to tak jak mówimy jabłko, a nie jabłko. Nie razi? To mówimy, trochę razi. Zrobiłem se, to se jest już, tam jest to o i zmiękczenie. On wyobraża se, słyszy pani, tylko se? Nie, tam coś jeszcze jest, ale od tego do tego se. On se wyobraża. I co?
i nic. I tak ludzie mówią. Ja nie lubię tego skracania, ale rozumiem, że czasami upraszczamy sobie życie w ten sposób. A takie językowe lanie wody? No, to przyjemne. Ale to jest, też jest chyba sztuka, tak? Może. Powiedzieć coś, nie mówiąc nic. Nigdy nie jest tak, że mówimy nic. Znaczy mówimy, że mówimy nic, czyli mówimy dużo o tym, no, kimś. Mówimy dużo, mówimy na przykład powtarzając albo mówiąc rzeczy coraz to bardziej ogólne, czyli nie wnosimy nowych informacji. Ale samo to, że jesteśmy, że mówimy, ma pewne znaczenie. Jesteśmy z kimś. Ja teraz mogę pani bardzo dużo tu różnych rzeczy opowiadać, bo właściwie biorąc pod uwagę wiele okoliczności, należy także uwzględnić i to, że w naszym zachowaniu, które tutaj akurat postrzegamy, może być wiele elementów, które mają na celu niezupełnie. No ja tak mogę mówić długo, jeżeli to pani będzie sobie życzyła. Komu w ogóle ufać? Tak, komu ufać w słuchaniu tego kogoś? Na co zwracać uwagę? Zwracać uwagę na to, czy potrafimy uznać, że rozumiemy, o co komuś chodzi. Nawet jeżeli ktoś będzie mówił byle co, ale będę wyczuwał w tym na przykład chęć zatrzymania uwagi, to ciągle przypomina mi się taka sytuacja, którą opisywał kiedyś jeden z moich znajomych językoznawców, który badał język dzieci i w domu dziecka został otoczony dziećmi i te dzieci chciały koniecznie kontaktu. Nie miały nic do opowiedzenia, bo nic się nie zdarzyło, albo nie przychodziło im do głowy, ale chciały zwrócić, wywołać zainteresowanie, chciały zwrócić uwagę. Mówi, proszę pana, ale ja miałem, ale ja coś panu powiem, ale coś panu powiem, proszę pana, ale ja miałem, ale proszę pana, ale miałem, jak ja, proszę pana. I to właściwie nie prowadziło do niczego, ale jednocześnie było bardzo takim mocnym i nawet wzruszającym sygnałem, że ktoś bardzo potrzebuje kontaktu. No i tak to czasem bywa. Czasem tak bywa. To jest taka delikatna kwestia, myślę tutaj o poprawności językowej. I kiedy John Lennon śpiewa, że kobieta jest murzynem świata, to jakoś mu to darowano. Nadal słuchamy Johna Lennona, który śpiewa, kobieta jest murzynem świata. Mówi o tym słowie murzyn, prawda? A co jest złego w tym słowie? No dzisiaj się tak nie mówi. Tak się nie mówi. Tak się nie mówi. Mhm. Czy to znaczy, że nie powinniśmy tak mówić? No chyba. Często to jest to samo. Mhm. Tak się nie robi. Nie rób tak. To są zdania równoznaczne. Mhm. Nie mów tak. Tak się nie mówi. Mhm. Prawda? To jest potępiające. Mhm. Czy słowo murzyn zasługuje na to, żeby wyrzucić je z języka? No, ja odróżniam wyrazy i słowa. Wyrazy to jest to, co jest w słowniku, co nazywa rzeczywistość, co łączy nas ze światem. A słowa to jest coś, czego używamy, co łączy ludzi. I być może jako wyraz murzyn nic złego nie robi, niech sobie w słowniku będzie. Tylko ale jeżeli, konotacja, tak? Jeżeli, no niezupełnie, jeżeli my używamy tego słowa po to, żeby kogoś upokorzyć, czy pokazać też, tak, no to wtedy jest niedobrze, tak, wtedy jest niedobrze. I kobieta jest murzynem świata, murzyn jest kobietą świata. Świat jest kobietą murzyna. Słyszy pani, co ja mówię? Świat jest kobietą murzyna. Świat jest murzynem kobiety. Co to wszystko znaczy? To jest poezja. To jest poezja, która żeruje na wieloznaczności, na nonsensie czasami, na naszym wyobrażeniu świata. Bo ja mogę powiedzieć, świat jest kobietą murzyna. Co to znaczy, że ten świat jest traktowany przez nas tak, jak murzyn traktuje kobietę, na przykład. Nonsens wydawałoby się, ale my słowami tak manipulujemy w tekstach, które mają inny cel niż poinformowanie. Tu akurat chodziło o to, że murzyn w świecie jest traktowany gorzej niż biały, a kobieta jest traktowana właśnie tak też gorzej przez ten świat. Pewnie to miał na myśli, jeśli tak to przeżywał, poeta ma prawo
do mówienia takiego, a że używa słowa Murzyn, nie mam mu tego za złe. Mówił pan profesor na początku, że powinniśmy być dla siebie mili. Życzliwi. Język może nam w tym bardzo pomóc, prawda? Albo i przeszkadzać. No, ale teraz mówię o tej jasnej stronie życia, która jest nam bardzo potrzebna. Dobrze, tak. Bo przychodzi taki moment, że to już jest jakaś taka granica, że potem mamy problemy już ze wszystkim. Wie pani, kiedy ludzie walczą o dominację, a tak się dzieje bardzo często w świecie polityki, to prawie najczęściej, a w innych sferach też często, to właśnie po to, żeby wygrać, żeby zdominować, żeby temu komuś nie było dobrze, żeby on w wyniku tego coś miał trochę gorzej. Język służy pracy, porozumieniu, ale język służy też walce i pokonaniu. No tak jest, tak to jest. Od zawsze tak było. Ale też do wyrażenia pięknych emocji, scalających. I brzydkich emocji. I brzydkich. Ale jesteśmy po tej jasnej stronie życia. Ostatni telefon. No tam jest przyjemniej. Po tej jasnej tej której? Tak. Po jasnej czy po ciemnej? Jasnej jest przyjemniej oczywiście. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Ja mam takie pytanie do pana profesora, bo wspomniał pan profesor w odpowiedzi na któryś wcześniejszych pytań, że język polski niekoniecznie jest tym najtrudniejszym. To który w opinii pana profesora jest? Trudno powiedzieć. Być może za taki mógłby uchodzić język, który jest izolowany, którym nie mówią, który jest niespokrewniony z innymi językami. W Europie jest taki język baskijski na granicy hiszpańsko-francuskiej. Basków trochę jest, ale skąd ten język tam się wziął, nikt nie wie. Z jakim językiem da się go połączyć, nikt nie wie. I dlatego też można uznać, że jest to język no, szczególnie trudny. Ale z drugiej strony można uznać za język najtrudniejszy taki, który jest zupełnie specyficzny, choćby jeśli chodzi o liczbę spółgłosek czy samogłosek. Był taki język ubychski, który już nie istnieje od kilkudziesięciu lat, który miał tylko dwie samogłoski, za to 63 spółgłoski. Bardzo trudny. Języki celtyckie, które no, mają też pewne specyficzności fonetycznie, uchodzą za trudne w artykulacji, w wypowiadaniu. Polski tu też nie jest najłatwiejszy ze względu na te wszystkie szczeżuje i skąposzczety. No, tak to jest, że może być fonetycznie trudniejszy, że może być gramatycznie trudniejszy. No, wydaje nam się, że jeżeli ma jakiś język, miałby kilkadziesiąt przypadków i rzeczownik by miał tyle różnych form, że to by znacznie utrudniało. No, fiński ma tak wiele przypadków. Albo język, który ma kilkanaście czy dwadzieścia kilka form czasownikowych. Języki romańskie, jak hiszpański, portugalski, czy nawet włoski mają bardzo wiele tych form, ale nie wszystkie są używane. Włoski jest językiem, którego nauczyć się chyba łatwiej niż wielu innych. To nie można tak mierzyć, bo to są różne względy, ale też każdy język polski dla Polaka jest najłatwiejszy akurat. Mam drugie pytanie, jeżeli tak, można. Chciałem zapytać pana profesora, czy słyszał pan profesor, a z pewnością tak, o językach gwizdanych, choćby z kamery? Tak, 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 tak. To też górale na przykład w Pirenejach takim kodem się puszcza. Czy to jest język w pełnym sensie, trudno powiedzieć, raczej taki kod, którym można wiele oczywiście wyrazić i przekazać. I na odległość łatwiej jest osiągnąć porozumienie tym gwizdami. Tak, słyszałem o tym. Dziękuję uprzejmie, życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uczyłam się kiedyś fińskiego razem ze studentami z Jemenu i miałam takie poczucie, że to jest jedna z najbardziej absurdalnych czynności, jakie... Nauczyć Jemeńczyka po fińsku? Znaczy nie, oni się uczyli fińskiego i ja się uczyłam fińskiego. Aha. Zostało mi tylko iksi, kaksi, kolme, czyli raz, dwa, trzy. Iksi, kaksi, kolme, neli, visi, kusi. Proszę bardzo. A dlaczego ja to pamiętam? Tak? Cudowna podróż, Selmy-Lagerlöf. Tam gęsi się tak właśnie nazywały. Najpierw była akka, a potem był... Iksi, kaksi, kolmeneli, wisi, kusi. To było
To były gąski, które wiozły na sobie Nilsa Paluszka, który w ten sposób zwiedzał całą Szwecję. Mhm. Selma Lagerlöf napisała cudowną podróż. No i takie rzeczy sprawiają, że się coś zapamiętuje. Z różnych obcych języków zapamiętujemy najczęściej zaimki osobowe. Ja, ty, on, ona. Mhm. I to wiemy. No i tam raz, dwa, trzy, kocham cię. Raz, dwa, trzy właśnie. Nie kocham, kocham. A to ładne jest, że nie nienawidzę cię, tylko kocham cię akurat, żeby pozostać po tej dobrej stronie mocy. Tak. Obcokrajowcy często mówią, żeby tutaj już spuentować, że Polska to taki piękny kraj, w którym są takie piękne kobiety, jest miasto Kraków, tylko ten straszny język polski. A jakie jest najładniejsze słowo dla Włocha? Podobno cielęcina. Czyli to jest tonello? Nie, Vito? Vito. Bardziej Vito. To na zakończenie przypomniało mi to Vito taką ładną zabawę słowną, że jest takie zdanie, które brzmi tak, jest takie zdanie, to samo brzmiące, ale co innego znaczące po łacinie i po włosku. Mhm. I vitelli dei Romani sono belli. Po łacinie znaczy idź Witeliuszu przy wojennym dźwięku rzymskiego Boga. Mhm. I vitelli dei Romani sono belli. A po włosku to znaczy cielęta Rzymian są ładne. Mhm. I vitelli dei Romani sono belli. Mhm. Zupełnie inna poetyka. A tak na koniec zauważył pan profesor, że sportowcy mówią coraz ładniej. Sportowcy są ludźmi publicznymi, podróżującymi. Są często podróżującymi, wykształconymi i to bardzo mnie cieszy. Zresztą ludzie publiczni są skazani na mówienie. Bardzo rzadko się zaproponuje. No, Ahonen był taki, prawda, Fin, który prawie nie mówił. Albo ale znaczył. Paavo Nurmi, wielki niemowa, o nim się mówiło, przedwojenny biegacz. Długodystansowiec, ale to byli Finowie. Mhm. I Finowie może mówią trochę mniej, może dlatego, że mają trudny język. Mhm. Ale to żart. Wszystkich Finów, a także Finlandczyków oraz jeśli tacy są Fińczyków, bardzo przepraszam. Panie profesorze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Pan profesor Matosławo Źdźbło, a dla mnie dzisiaj dwa hitowe słowa tego wieczoru to Jerzy Bralczyk. I bardzo dziękuję. Oba za to. Bardzo mi bliskie. Bliskie, tak? Tak? No to się bardzo cieszę. Dziękuję za to spotkanie. Widzimy się w następnym programie. Miłego wieczoru. Dobranoc. Też.